Go away. Dobry wieczór wszystkim. Mam nadzieję, że się widzimy, że się słyszymy. Jeżeli coś jest nie tak, to od razu dawajcie znać w komentarzach. Bardzo miło mi powitać Was na 276. spotkaniu Warszawskiej Grupy Użytkowników Javy, po raz kolejny online. Dzisiaj mamy przyjemność gościć Tomasza Borka, który przygotował do nas prezentację o odśmiecaniu pamięci w Javach od 9 do 15. Jest aktualizacja, mimo że nasz slajd mówi troszeczkę inaczej. Czyli nowe pomysły w starej domenie. Co miał na myśli Tomasz, sam on wytłumaczy za chwilę. Klasycznie zaczniemy od takiej naszej prezentacji, więc chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować naszym stałym partnerom, firmie JetBrains. Jak zawsze zachęcamy do aktywności, ponieważ jeśli będziecie zadawać pytania, odpowiadać na pytania, albo po prostu będziecie aktywni, to kody na licencję JetBrains są do zgarnięcia. Od firmy Decertov nareszcie mogę powiedzieć, że mamy książki. Mamy po raz kolejny do rozdysponowania książki, ale jakie to książki, to w zależności od tego, czy będziecie nimi zainteresowani, przekażę już później, ale zapewniam Was, że tytuły są naprawdę warte uwagi. I w firmie Software za takie stałe wsparcie, jak zawsze, bardzo serdecznie dziękujemy. W międzyczasie chcemy też Was zaprosić na takie wydarzenie, które się odbędzie już za miesiąc. To jest darmowa konferencja dla Java deweloperów, nazywa się JLab, jest przecudowna, sami zobaczcie na ich stronie, i przecudowne to jest akurat słowo, które tam się powtarza wielokrotnie, więc to nie jest moja inicjatywa, ona jest po prostu przesłodka i przecudowna, ale sama agenda i liczba i osoby, które będą na niej występowały, też robią wrażenie, więc sprawdźcie sobie JLab, konferencję JLab. Tak jak wspominałem, jest ona całkowicie darmowa i to jest taka inicjatywa dla Was wszystkich, więc sprawdzajcie. A chciałbym też zachęcić Was, żebyście dołączyli do naszego składu. Teraz, jeśli chodzi o prezentację, przyłącza mi ją Michał. Mamy jeszcze dwie osoby, Marcina i Dawida aktualnie, którzy pracują, ale z chęcią przygarniemy co najmniej jedną albo nawet dwie osoby, które chciałyby dołączyć, tak jak tutaj napisałem, no świetnego, naprawdę świetnego zespołu, młody, dynamiczny, tak jak wspominałem, ciągle pracujemy nad owocowymi czwartkami, ale no to już jest za rogiem. Naprawdę warto dołączać do tej inicjatywy, poznaje się świetnych ludzi, tak na przykład jak przyjemność obcowania z Tomaszem czy z innymi prelegentami, ale także innymi grupami użytkowników Javy. Zachęcamy bardzo serdecznie do kontaktu. Na samym końcu pokażemy slajd z tymi wszystkimi platformami, na których możecie nas znaleźć. I jeśli natomiast macie po prostu pomysł, co chcielibyście zrobić albo zobaczyć na naszych spotkaniach w Juke, po prostu napiszcie do nas, tak samo na dowolnym kanale, na którym tylko nas znajdziecie. Każda inicjatywa będzie mile widziana. Jak na razie ograniczamy się do takich prezentacji. Wiemy, że lubicie posłuchać mądrzejszych głów od siebie, albo przepraszam, że tak powiedziałem, bardzo mądrych głów, bo zakładam, że macie też bardzo dużą wiedzę, ale być może chcecie zobaczyć coś zupełnie innego, jakąś inną formę. Jesteśmy bardzo otwarci na to, co chcielibyście robić w ramach właśnie naszych spotkań. Dodam od siebie w tym momencie, że każdy zespół, każdy dżuk bardzo zawsze docenia ludzi, którzy się zgłaszają, więc zapraszam Was po dwakroć, po trzykroć, skontaktujcie się, wyślijcie tam coś na tego maila tutaj podanego, zaproponujcie coś, na co mielibyście ochotę, nawet jeśli byście nie byli pewni, jak byście mieli to prowadzić, to macie tu całkiem niezłą ekipę na warszawskim dżuku, która Wam na pewno pomoże. Dokładnie, dziękuję za tą dodatkową uwagę. Jest tak, jak mówisz, a przyjmiemy każdą, nawet najdrobniejszą sugestię i potem będziemy mogli razem z Wami pracować nad nią dalej, a będziemy mogli coś zasugerować, tak jak Tomek wspomniał. Jeżeli oprócz takich inicjatyw zawsze zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się z prezentacjami i nie muszą to być bardzo długie prezentacje, mogą być to takie flash talki, może być coś, co ostatnio Was zainteresowało. Jeżeli będziecie mieli właśnie taką krótszą prezentację, to jak najbardziej znajdziemy ją na nią miejsce podczas naszych spotkań. To jest bardzo fajne miejsce, żeby się sprawdzić.
żeby usłyszeć feedback, ale też po prostu, żeby nabyć nowego, ciekawego doświadczenia. Więc jak najbardziej zachęcamy. Tematyka dowolna, którą jeżeli uznacie, że właśnie i miejsce tej prezentacji jest na naszym brzegu, to prawdopodobnie się z wami zgodzimy. A więc zachęcamy do zgłaszania prezentacji, pomysłów na prezentację, bo po prostu możecie się zgłosić, że chcielibyście u nas wystąpić, ale nie macie jeszcze za bardzo pomysłu, co dokładnie chcecie zrobić. Być może znajdziemy właśnie dla was wspólnie coś, z czym byśmy mogli popracować. Jeżeli będziecie chcieli się zgłosić, to na stronie internetowej warszawa.pl jest taki przycisk teraz na stronie głównej. Możecie też napisać na Slacku JVM Poland Slack. Tam jest taki kanał Call for People. Tam też możecie pisać, możecie do nas pisać. Jeżeli teraz Michał przerzuci na kolejnego Slacka, na kolejny slajd, przepraszam, link do Slacka. Jeżeli jeszcze kogoś nie ma, chociaż byłbym wielce zdruzgotany, bo naprawdę warto tam być, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to szybciutko nadrabia te zaległości. A na kolejnym slajdzie zobaczycie wszystkie kontakty, wszystkie platformy, na których jesteśmy, więc zachęcamy do kontaktu z nami, zachęcamy do lajkowania, szerowania, czy wszystkie te rzeczy, które robi się na mediach, tak żeby po prostu być na bieżąco z tym, co robimy. Zachęcamy bardzo serdecznie. A to wszystko, co chciałem powiedzieć dzisiaj od nas. Bardzo dziękujemy, Tomku, że w ogóle z nami jesteś i tak naprawdę przekazuję ci scenę. Od razu jeszcze tylko powiem, że pytania możecie zadawać na bieżąco na czacie. Tomek przewidział takie sesje w trakcie prezentacji na pytania bieżące, no i będziemy właśnie w sposób taki interaktywny tę dzisiejszą prezentację prowadzić. Więc zachęcamy jeszcze raz do aktywności. I cóż, Tomaszu, jeśli cię dodam teraz. Super. Śmiało. Odpalaj wrotki, zaczynamy. No to moi drodzy, cieszę się po pierwsze, że mogę tutaj z wami być, bardzo miło. Fajnie jest być zaproszonym na takiego zacnego dżuga. Druga rzecz, liczę na to, że możecie zobaczyć w tym momencie slajd, że wszystko, że dobrze mnie słychać, że dobrze mnie widać, więc to jest dobry moment, żeby na przykład coś napisać, żeby ktoś mi mógł zgłosić, że coś jest na przykład nie halo. Skrótowo rzecz ujmując, Java 9, 10, 11, 12, aż do 15, tam jest sporo zmian także w rozmaitych obszarach. My dzisiaj zajmiemy się odśmiecaniem pamięci, czyli tak naprawdę automatycznym zarządzaniem pamięcią, które Java wprowadziła już trochę temu. Jest całe nowe pokolenie algorytmów, żegnamy stary algorytm CMS, domyślnym algorytmem przez równoległego staje się G1, dochodzą Epsilon, dochodzi Shenandoah i dochodzi ZGC. No i teraz takie standardowe pytanie, który i kiedy wybrać, czyli tak naprawdę co wybrać, jak żyć i oczywista odpowiedź to zależy. Ponieważ tak, po pierwsze CMS nadal jest opcją. On owszem odchodzi w 14, ale to wcale nie znaczy, że powinniście z niego już teraz zrezygnować i się natychmiast wypinać, zwłaszcza, że nazwijmy rzeczy po imieniu. Większość z nas pewnie siedzi na 8, a być może nawet wcześniej. Trzymamy się więc wersji, gdzie CMS jeszcze jest i podpowiem 11 również do takiej wersji należy. To jest jedna z opcji i ona całkiem nie będzie zła, zależnie od tego, jaką aplikację robicie i na co stawiacie. G1 dla wielu wystarczy, nawet w niektórych sytuacjach będzie lepiej pasował. Są sytuacje, w których G1 nadal zachowuje się najlepiej, jeśli wierzyć tym testom wydajnościowym, które ja zdołałem znaleźć. Jest oczywiście Shenandoah, czyli opcja od Red Hata, ponieważ Red Hat też potrafi, było nie było, tam pracuje Aleksiej Szypilew, który jeżeli chodzi o JVM-a i wydajność, to można go spokojnie nazwać jajogłowym. Wiele terabajt sterty również jest argumentem, który za Shenandoah potrafi przemówić. Jest też opcja całkiem zabawna, czyli śmieciarz, który kompletnie nie odśmieca i to jest Epsilon. Więc do tego jeszcze wszystkiego dochodzi nam ZK, czyli coś, co również działa na wielu terabajtach sterty, jest ze stajni Oracla i stara się być bezwzględnie niskopauzowym algorytmem. Więc co wybrać, jak żyć, porozmawiajmy o tym przez chwilę. Przedstawię się wam za chwilkę troszkę bardziej. Będzie kilka, no trzech, czterech slajdach powtórka z tego, jak odśmiecanie zwykło działać, żeby potem popatrzeć na to, co zostało wprowadzone. Jest CMS, jest G1GC, jest Epsilon, Shenandoah, ZGC, czyli stare i nowe algorytmy, można powiedzieć. Pewne podsumowanie, żeby zebrać to wszystko w jednym miejscu i jedziemy.
Nazywam się Tomasz Borek, mam własną firmę, współpracuję z Symentisem i Jarkiem Pałką, mam bloga, mam Twittera, można mnie znaleźć w sieci. Jestem z polskiego dżuga, który ma w tym momencie ponad 20 lat, więc jest polski, bo kiedy był zakładany, to nic nie było. Od razu wam dodam, żeby nie było, bo ludzie z Warszawy często o to pytają. Jestem jednym z ludzi, którzy starają się prowadzić do przodu Geekona, Software Craftsmanship Kraków i Lambda Lounge Kraków. Więc wiecie już teraz, gdzie mnie znaleźć. Tu są też linki, jeśli byście byli zainteresowani. Dodam od razu, że prezentacja już jest wystawiona i możecie spokojnie przejechać po slajdach samemu razem ze mną. Możecie też zobaczyć inne moje wystąpienia, jeśli jesteście zainteresowani. I dodam, że zajmuję się zawodowo bardzo różnymi rzeczami. Teraz głównie pracuję jako konsultant i szkoleniowiec. Natomiast robię też audyty wydajności czy bezpieczeństwa. W związku z tym mam czasem okazję popatrzeć na śmieciarze od innej strony. Moi drodzy, to jest taki slajd, którym bardzo dobrze byłoby i to jest, on jest tak pomyślany, żebyście mieli teraz czas wystukać pytanie. Będąc sam ostatnio na kilku szkoleniach online, tudzież na kilku prezentacjach online, wiem, że czasem wystukanie takiego pytania jest cokolwiek kłopotliwe, zwłaszcza na przykład na telefonie. Więc to będzie taka dla mnie okazja, żeby na przykład zaczerpnąć oddechu. Zerknąć sobie na zegarek, popatrzeć, że jesteśmy zgodnie z czasem i dać wam tą chwilę, żebyście te pytania na czacie wpisali. Oraz oczywiście, żebym mógł na takie pytania zobaczyć, więc patrzę i przerzucam się na komentarze. No. Dobrze trafiłeś, może będą kubki właśnie. A może będą. I link do prezentacji już jest podany. Widać, słychać. Status 200, bardzo mi się podoba. Jestem wśród swoich. Dobra. No to, moi drodzy, możemy cisnąć dalej. Odśmiecanie w czterech slajdach. Po pierwsze, znakomita większość obiektów umiera młodo. To jest hipoteza pokoleniowa, coś, co empirycznie zostało przebadane na bardzo wielu różnych projektach, programach, tak naprawdę bardzo różnej skali, w tym też dużej. Ludzie, którzy to robili, szukali odpowiedzi na to, jak wygląda właściwie taki rozkład tej śmiertelności obiektów. I okazało się, że znakomita większość z nich umiera młodo, czyli nie mamy do końca krzywej Gaussa, czyli dzwon, mamy raczej taką krzywą, która tak powoli spada. I stąd wyszło, że jak już coś ci długo żyje i nie jest zbierane, to będzie żyć naprawdę bardzo długo. Ale większość obiektów to są zmienne tymczasowe, zmienne na przykład potrzebne do pętli, do jakiegoś jednorazowego przetworzenia tych czy innych danych, do obróbki kolekcji czy jakiegoś obiektu z tej kolekcji. One szybko przestają być potrzebne, szybko można się ich kompletnie pozbyć, szybko można o nich kompletnie zapomnieć. W związku z tym, kiedy jawowcy projektowali zużycie pamięci przez system, zrobili to tak, jak tutaj widać na obrazku. W lewym górnym rogu mamy nasze Random Access Memory i widzimy, jak ono zostało rozdzielone. Po pierwsze, zauważcie, to jest uproszczony obrazek, dodam na starcie. Tutaj tak naprawdę skoncentrowałem się na tych rzeczach, które dotyczą właśnie odśmiecania pamięci. I na przykład mamy taki obszar dla buchalterii naszego odśmiecacza. Czyli mamy taki obszar, w którym każdy algorytm przechowuje swoje tymczasowe dane albo swoje nietymczasowe dane. To jest algorytm, którykolwiek algorytm by nie był, jakieś tam dane będzie potrzebował. Minimum z tego, co pamiętam z testów, jest to 29 kB, ale potrafi sięgnąć nawet megabajtów spokojnie. To zależy od tego, jaki algorytm i jak duża sterta. Skrótowo rzecz ujmując, następnym obszarem, na który powinniśmy popatrzeć, jest właśnie sterta. Sterta, moi drodzy, ma dwie flagi, które nią sterują. To jest XMS i XMX. Możecie te flagi ustawić na jedną wartość i bardzo często się zaleca, aby tak właśnie zostało ustalone, a możecie je ustawić na różną wartość. I jest sytuacja, w której należałoby je ustawić na różne wartości. To, czy ustawicie je na jedną, czy na różne, to jest tak naprawdę ergonomia waszej sterty. Czy to jest taka wytyczna dla waszej aplikacji jawowej, że ona ma się rozkurczać albo skurczać z tym, ile pamięci zajmuje. Oczywiście nie będziecie tego robić, kiedy macie dedykowany serwer dla waszej aplikacji, no bo właściwie po co? Ale jeżeli wasza aplikacja jest jedną z kilku i jeżeli na przykład jedna aplikacja ma godziny szczytu od 9 do 11, a druga od 11 do 13, a trzecia od 13 do 15, to w tym momencie, zwłaszcza że one mogą troszeczkę na siebie zachodzić, fajnie będzie, żeby oddawały czasem tą pamięć albo żeby ją sobie pobierały, jak tego potrzebują. Problemem z tym, kiedy oddają czy pobierają pamięć do systemu, jest to, że zawsze muszą z tym systemem pogadać. Takie gadanie oczywiście wymusza na przykład to, żeby odśmiecić całą pamięć, ponieważ musimy wpierw ją odśmiecić, żeby potem móc stwierdzić: OK, mogę oddać, albo: o nie, muszę poprosić o więcej.
W związku z tym, żeby uniknąć takiej rozmowy z systemem, żeby uniknąć potencjalnych czkawek, które to może spowodować, żeby zmniejszyć sobie w ogóle złożoność całego tego mechanizmu, zwykle ustawia się XMX-a i XMS-a na dokładnie tę samą wartość. W ten sposób ergonomia w ogóle jest wyeliminowana. Dodam od razu, że w nowych algorytmach to nie będzie w ogóle potrzebne, ponieważ ergonomia tam jest realizowana w inny sposób, co będzie bardziej dokładnie opowiedziane przy G1. Natomiast popatrzcie jeszcze trochę na ten obrazek. XMX, czyli maksymalny rozmiar, tyle ile system Wam odłoży w ogóle, i XMS, czyli tyle ile dostaniecie na starcie, ten minimalny startowy rozmiar. Teraz popatrzcie tak, nasza sterta jest dalej podzielona. I ten podział to jest młode pokolenie i stare pokolenie. Tutaj wkracza właśnie pierwsza realizacja hipotezy pokoleniowej. Dzielimy stertę tak z grubsza na, można powiedzieć, 1/3 i 2/3. 2/3 to jest stare pokolenie, oczywiście możemy tym sterować. 1/3 to jest młode pokolenie i tym też możemy sterować. Młode pokolenie dalej jest podzielone na 2/3, których jest 1, i 1/3, w których są dwa obszary dla ocaleńców o identycznym rozmiarze. Dlaczego dwa? Ponieważ będziemy przerzucać co pewien czas naszych ocaleńców, czyli te obiekty, które ocalały po odśmiecaniu, przeżyły je, będziemy je przerzucać albo do obszaru numer 1, albo do obszaru numer 2, albo z powrotem do obszaru numer 1. Takie żonglowanie, które umożliwia nam nie borykanie się z defragmentacją naszej pamięci. Jeżeli nasza pamięć byłaby, przepraszam, z fragmentacją naszej pamięci, to mimo innymi słowy defragmentację właśnie. Jeżeli nasza pamięć byłaby sfragmentaryzowana, to w tym momencie mielibyśmy problem, gdzie umieścić nasz nowy obiekt, ponieważ musielibyśmy szukać dziury w pamięci dostatecznie dużej, żeby go pomieścić. To się nazywa kopiowaniem albo ewakuacją. Eden jest o tyle ciekawy, że tak naprawdę stąd się zaczyna większość odśmiecań. Słuchajcie, pewnie nieraz ugryzło Was coś takiego jak OOME, czyli Out of Memory Error, zwłaszcza w wariancie Out of Heap Space. Jeżeli tak właśnie było, to najprawdopodobniej skończyło Wam się miejsce na alokację obiektu. Z samej definicji bowiem OOME jest zrzucane wtedy, kiedy aplikacja spróbowała zaalokować, poniosła porażkę, odpaliła odśmiecanie pamięci, które następnie nie zwolniło dostatecznie dużo pamięci, żeby ten obiekt zaalokować. Ewentualnie, kiedy zwolniło, chwilę później sytuacja się powtórzyła. Jeżeli działacie tuż pod pułapem Waszej zajętości Edenu i macie problemy z alokacją, to w momencie, kiedy czas spędzony na odśmiecaniu przekroczy Wam 2% czasu działania całej aplikacji, poleci Wam również Out of Memory Error. Oczywiście tymi rzeczami też można sterować. Więc teraz, kiedy już macie pewien obraz, jak ta organizacja pamięci w pewnym uproszczeniu wygląda, możemy przejść dalej. Druga istotna rzecz, którą trzeba wiedzieć o odśmiecaniu, to jest osiągalność. Widzicie, każdy algorytm, z jednym wyjątkiem, będzie się zajmował tym, co jest żywe. Bo musi, ale nie jest. W związku z tym trzeba ustalić, co jest żywe. Zaczynamy od czegoś, co jest żywe ponad wszelką wątpliwość. Wyszukujemy tak zwane korzenie. Od tych korzeni wyszukujemy referencje do obiektów, których one potrzebują. Następnie przechodzimy po tych referencjach i sprawdzamy, co one potrzebują, i w ten sposób kreślimy graf osiągalnych obiektów. I tutaj jeszcze raz podkreślę, musimy ponad wszelką wątpliwość zacząć od obiektów, które są żywe, dlatego wszystkie nasze korzenie będą musiały spełniać ten warunek. Więc weźmiemy sobie wątki, które mają stany, które sprawiają, że te wątki są żywe. Nie wiem, czy widzieliście JVisual VM, ale jeśli widzieliście, pewnie pamiętacie, że tam można było zobaczyć żywe i już zakończone wątki. Wszystkie wątki w statusie innym niż terminated są żywe, więc oczywiście obiekty, na które one wskazują, żywe będą również. Stateki, zmienne JNI lokalne czy globalne, inne rzeczy spoza sterty, lokalne, zmienne na przykład. Takie rzeczy będą bardzo przydatne do tego, żeby zacząć jako korzeń. I od tych korzeni będziemy następnie to czasem robić jednowątkowo, a czasem wielowątkowo, ale będziemy wychodzić, kreśląc graf żywych, czy tudzież osiągalnych obiektów. No i teraz takie pytanie, co jak wątki aplikacji wtedy hasają? No mamy problem, ponieważ te wątki aplikacji będą nam zmieniać stan. W żargonie to się nazywa mutatory, czyli one będą nam mutować ten stan, co powoduje, że nasz graf osiągalności będzie o kant dupy rozbić. Żeby tego więc uniknąć, każda zbiórka będzie pauzować. Teraz pytanie, kiedy? Na cały czas ściągania, czy tylko na chwilę ściągania? Tutaj jest kilka strategii, tutaj jest kilka tak naprawdę podejść do całego tego problemu. Natomiast skrótowo rzecz biorąc, osiągalność to jest bardzo istotna rzecz, ponieważ to, co jest osiągalne, potem będzie przerzucane do kolejnych obszarów dla ocaleńców. W związku z tym, każda zbiórka pauzuje.
robi stop świata, zatrzymuje wątki aplikacji, zamraża interfejs itp. itd. Zwał to jak zwał, różne źródła zwał to rozmaicie. Każda zbiórka oczywiście czyści Eden. Przypomnę wam, jeden z najczęstszych powodów, i to powinno być w normalnie funkcjonujących aplikacjach, jeden z najczęstszych powodów do odpalenia, odśmiecania pamięci, to jest właśnie to, że próbowaliśmy zaalokować i okazało się, że nie mamy pamięci na alokację. Tudzież, że osiągnęliśmy pewien pułap w Edenie, na przykład 70% albo 75% zajętości Edenu i odpalamy odśmiecanie, żeby trochę tej pamięci zwolnić. Oczywiście każda zbiórka będzie dokonywać też przerzucenia pomiędzy ocaleńcami. Tu już zależy od algorytmu, bo niektóre robią to troszkę inaczej. Promocja to przerzutka. Przerzutka z młodego do starego pokolenia. Generalnie tak, jeżeli obiekt przeżyje zbiórkę, to w jego nagłówku podbijamy inta plus plus. Czyli mamy na starcie, wszystkie obiekty mają tego inta wiek ustawionego na 0. Jedna zbiórka przeżyta, int plus plus, mamy 1. Po 7 zbiórkach, standardowo, jeżeli nic nie mieszaliście z flagami, po 7 zbiórkach następuje promocja. Ten obiekt staje się seniorem. W momencie, kiedy staje się seniorem, ląduje w starym pokoleniu i jaki z tego ma benefit? No taki, że tam śmieciarz rzadziej zagląda. Generalnie śmieciarz będzie zasuwał po młodym pokoleniu. Przedwczesna zbiórka to jest wtedy, kiedy próbujecie przerzucić taki obiekt, albo go zaalokować w ogóle po raz pierwszy, albo na przykład zmieścić go w obszarze dla ocaleńców. I nagle się okazuje, nie da się, nie możecie tego zrobić, macie za mało miejsca, być może Eden jest za bardzo zapełniony, być może obszar dla ocaleńców jest wyjątkowo wypełniony, tak czy inaczej, gdzie może taki obiekt wylądować? No w przestrzeni dla seniorów. To jest przedwczesna promocja i to nieraz miesza naprawdę solidnie z sytuacją w ogóle przeskoków pomiędzy młodym i starym pokoleniem. Tu idzie wbrew całej hipotezie pokoleniowej, w związku z tym takich sytuacji chcemy unikać. Są odpowiednie flagi, żeby wyszukiwać takie rzeczy. Nawet jeśli jesteście na Java 8, to jest cały zestaw flag, żeby wam mówić o tym, że mieliście takie przedwczesne promocje. Od razu dodam, że to często się zdarza na takich sytuacjach, jak na przykład alokacja dużych tabeli, albo alokacja tak naprawdę multimap, czy innych skomplikowanych struktur, czyli struktur, które będą odpowiadać, będą mieć zagnieżdżone mapy z listami itd., itd. Słuchajcie, ostatnia rzecz z tego slajdu. Rozmiar sterty to jest numer jeden. Ilość żywych obiektów, czyli ilość tego, co musieliście zmapować w kreśleniu grafu osiągalności, to jest numer dwa. I rozmiar waszego zbioru korzeni. To są trzy istotne czynniki, żeby powiedzieć, ile będą trwały wasze zbiórki, a zarazem to przenosi się wprost na czas trwania waszych pauz. Czyli jeżeli macie dużą stertę, jeżeli macie dużo żywych obiektów, jeżeli często robicie new, czyli robicie dużo alokacji, jeżeli rzeczy, które trzymacie poza stertą są liczne, to w tym momencie wasza pauza będzie trwać dłużej. Oczywiście działa to również w drugą stronę. W związku z tym to nie są żadne nowe operacje, nowe wnioski, to są wnioski, które ludzie znali i pamiętają o nich już od dawna. Są dwie strategie. Jedna strategia stawia na przepustowość, druga na responsywność. Jeżeli stawiamy na przepustowość, to staramy się równoleglić operacje, czyli bierzemy dużo wątków i rzucamy je na operacje odśmiecania. Natomiast jeśli już mamy takie pauzy, to znaczy, że pauzujemy całą aplikację i wszystkie wątki, które mamy do dyspozycji, będziemy rzucać na odśmiecanie. Więc pauza będzie rzadko, ale jak już będzie, może być duża. Przy odpowiednio dużych stertach taka pauza potrafiła sięgnąć nawet 40 minut albo nawet więcej. Natomiast jeżeli mamy sytuację, w której nasza aplikacja ma działać powiedzmy od 9 do 17, bo potem użytkownicy się wylogowują, nie ma problemu, no to nie ma problemu. Z drugiej strony mamy aplikacje, które powinny stawiać na responsywność i w tym momencie staramy się, żeby nasz algorytm był z tych, które są współbieżne, czyli biegł razem z aplikacją na tyle, na ile to możliwe. Każda zbiórka musi zapauzować, ale teraz pytanie, jak pauzuje i na jak długo pauzuje. I algorytmy, które stawiają na responsywność, starają się, żeby mieć dużo małych pauz, ponieważ pauzy poniżej pewnego progu przychodzą niezauważenie.
Okej, okay, mamy wnioski, mamy strategię, mamy osiągalność, mamy taką uproszczoną organizację pamięci. To jest ten moment, żebyście popatrzyli, gdzie można poczytać, jeśli chce się poczytać głębiej i wejść w rzeczy bardziej techniczne. Na sam start proponuję Wam GC Handbook, czyli książeczkę o automatycznym zarządzaniu pamięci, która ujmuje nie tylko Java, nie tylko Java'owe algorytmy, mówi tak naprawdę o całym szeregu problemów, które trzeba tam rozwiązać. Bo na przykład, kiedy mówimy o osiągalności, pytanie, czy zliczamy referencje, czy na przykład śledzimy nasze obiekty. Publikacje takich ludzi jak Richard Warburton, jak Aleksander Ragozin, jak Aleksander Shipilev, jak Simon Bourdais, jak Monika Beckwith. To są wszystko ludzie, którzy bardzo dużo czasu poświęcili na zgłębianie tematyki odśmiecania i naprawdę mogę ich śmiało polecić. Wszystko właściwie, co napisali w tym temacie, będzie ciekawe. Najbardziej, jeżeli byście chcieli zacząć i jesteście na przykład przed Java 8, polecałbym Wam Ragozina. To jest człowiek, którego cały blog jest poświęcony właśnie tej tematyce i ma bardzo fajne PDF-y, które mogą Wam pomóc. Jeżeli chcielibyście wejść w tak technicznie dosyć, to zależnie od tego, jak bardzo technicznie, to powiedziałbym najpierw Warburton, potem Bourdais, a na samym końcu Shipilev. Na samym końcu Shipilev zdecydowanie. Monika Beckwith ma prezentacje, które często są dostosowane do poziomu audiencji, w związku z tym często można znaleźć u niej coś takiego fajnego, prostego, albo całkiem głęboko technicznego, zależy czego szukacie i na co traficie. No i takie najprostsze wejście w temat to by był taki artykuł, który tutaj podlinkowałem, Understanding GCs z Java Magazine. Tutaj moment na Wasze pytania, więc ja sobie wezmę oddech, sprawdzę sobie czas i zobaczę, jak rzeczy się mają. Dobra, popatrzmy też na oczywiście nasz czat. Proszę. Lecę po kolei. Pierwsze pytanie Aleksandra. Jak wpływa Finalize na GC? O kurczę, pieczone, to jest bardzo fajne pytanie. Dziękuję Ci, Aleksandrze, za nie. Generalnie to wygląda tak. Jeżeli mamy Finalize, to Finalize stosuje pewnego rodzaju pułapkę. Dlaczego stosuje pułapkę? No dlatego, że wątek oddelegowany do finalizacji dostaje kolejkę. Wszystko, co ma być sfinalizowane, tak naprawdę zostaje wrzucone w tą kolejkę i trzymamy do tego referencję. Jeżeli trzymamy do tego referencję, to tak długo jak ten wątek demoniczny nie zdoła się za to zabrać i przejść po tej kolejce i sfinalizować tego obiektu, to ta referencja będzie tam tkwić. Dlatego finalizacja nie raz, nie dwa staje się taką pułapką, ponieważ ta kolejka rośnie i rośnie i rośnie. A nie ma wyboru, ponieważ nie możecie stracić tych obiektów, które mają być sfinalizowane. Więc często, jeśli aplikacja jest naprawdę zajęta, to kończy się to tak, że masz bardzo dużą kolejkę w finalizacji i ona tylko rośnie. I czasem troszkę spada, a potem znowu rośnie. Generalnie, jeżeli nie uda ci się znaleźć tego czasu, tudzież tych luźniejszych przebiegów aplikacji, żeby ten nieszczęsny wątek demoniczny się dopchał do tej kolejki i ją porządnie obsłużył, to finalizacja nie jest polecana. Kilka razy pomagałem w czyszczeniu tak zwanych wycieków pamięci właśnie wynikłych z tego, że ta kolejka finalizacyjna za bardzo się rozrosła. Algorytmy, które mają pewne wsparcie dla finalizacji, na pewno miał takie wsparcie w jednym z JEP-ów G1K. Jak daleko ono zaszło, musiałbym sprawdzić z JEP-em i tak naprawdę polecałbym też przetestować. Mam nadzieję, że odpowiedziałem, ale oczywiście pisz jakby coś dalej i bierzmy następne pytanie. Taka kontynuacja tego pytania, myślę, odpowiednik Finalize w Javie powyżej 8, jeśli... Jest odpowiednik Finalize w Javie powyżej 8, ale wybacz, mam zaćmę w głowie i go nie pamiętam w tym momencie. Mea culpa, uzupełnię na slajdzie. Dzięki za pytanie. Kolejne pytanie od Łukasza. Wybór GC ma duży wybór na bezpieczeństwo. Jeden z podstawowych ataków na Twoją aplikację, na każdą aplikację tak naprawdę, to jest atak typu denial of service, który polega nie na tym, żeby Twoja aplikacja zrobiła coś złego. On po prostu polega na tym, żeby Twoja aplikacja zacięła się, przestała odpowiadać, żeby przestała służyć użytkownikom. Ponieważ jeżeli już to osiągam, to już w tym momencie jestem do przodu. Ja jako Twój konkurent, który osiągnąłem to, że Twoja aplikacja przestaje działać, jestem do przodu i mogę wszystkim powiedzieć, patrzcie jaki chłam, nie działa. W związku z tym, żeby tego uniknąć, dobrze jest odpowiednio dobrać taki algorytm, żeby ten denial of service miał mniejsze prawdopodobieństwo. Ponieważ niestety, ale Twoja aplikacja może sama siebie zablokować przez to, że na przykład będzie sekwencyjnie jechać po bardzo dużej stercie i próbować odśmiecić całą tą pamięć. To jest czas, w którym ona pauzuje aplikację, w związku z tym aplikacja nie odpowiada.
Mam nadzieję, że odpowiedziałem, ale... Tak, Czy myślę, że zastosowanie jeżeli ktoś cache... chciałby, przepraszam, jeżeli ktoś chciałby doprecyzować pytanie albo kontynuować to pytanie, no to piszcie oczywiście na czacie, będziemy je próbowali jakoś połączyć w taką całość. A kolejne pytanie znowu do Aleksandra. Czy stosowanie cache takiej jak głowowy ma negatywny wpływ na garbage collector? O kurczę, to jest bardzo dobre pytanie, ale tak naprawdę ono ma kilka podpytań. Od razu zacznę tak. Po pierwsze, przetestuj. Ponieważ tu nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Tu bardzo dużo zależy od tego, jak zastosowałeś ten cache, gdzie go zastosowałeś i do czego go zastosowałeś. Po drugie, zależy od tego, jak skonfigurowałeś tego cache'a, bo ta konfiguracja też może ci trochę wpłynąć. Wreszcie, kolejna rzecz, co naprawdę ma robić twoja aplikacja. Więc może mieć dobry wpływ, może mieć zabójczy wpływ. Tutaj tak naprawdę nie odpowiem ci tak uniwersalnie, ponieważ w takich sytuacjach bardzo często odpowiedzią jest to zależy. I żeby uniknąć dawania ci takiej mało przydatnej odpowiedzi, powiem ci tak, loguj. Jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chcesz mieć odpowiedzi na pytanie, jak to wpływa na odśmiecanie pamięci, to jest logowanie. Jeżeli twoja aplikacja nie loguje, ale wprowadzasz takie zmiany, to się prosisz. Serio, prosisz się o to, żeby podziało ci się źle. Dlatego moja rada jest loguj przed wprowadzeniem takiej zmiany, popatrz na swoje logi, zbierz ich tak, można powiedzieć, z 2 tygodnie przynajmniej wartości, a potem wprowadź tą zmianę, znowu loguj i popatrz, jak się rzeczy pozmieniały. Mówię przynajmniej 2 tygodnie, ponieważ w momencie, kiedy zalogujesz na przykład, nie wiem, ostatnie 2 dni, to może być tak, że akurat masz sezon ogórkowy, tak? Akurat nikt się nie zalogował, bo nie wiem, jeden z tych dni to było święto, a drugie to było przygotowania do święta. Albo na przykład dlatego, że ogłoszono, że w czwartek będzie lockdown, w związku z tym wszyscy rzucili się do sklepów i nikt nie chodził po aplikacjach. Więc więcej czasu na logowanie, żeby faktycznie coś takiego zrobić. To jest bardzo fajne pytanie i jeśli będzie czas, to spróbuję jeszcze coś rozwinąć z logowaniem. Dzięki za nie. Kontynuując to poprzednie pytanie o odpowiednik Finalize w Javie, to dziękujemy Krzysztofie za tutaj za komentarz. Jeśli dobrze pamięta, to Java Ref Cleaner zastąpiło Finalizer. Dobrze, kolejne pytanie od Piotra. Jak się będzie różniło drzewo dla wątków demonicznych od niedemonicznych? No to tak, jeżeli chodzi o wątki, to generalnie brane są raczej wątki aplikacji, z tego co pamiętam, ale musiałbym znowu odświeżyć sobie tutaj kod CC++owy, czyli kod JVM-a, żeby na to odpowiedzieć, więc spróbujmy zrobić to tak, ja zerknę na to po prezentacji, spróbuję podrzucić jakiegoś linka, gdzie można sobie na to zerknąć i w ten sposób na to odpowiem, bo w ten sposób zobaczysz, jak naprawdę będzie to wyglądać. Pytanie od Michała, troszeczkę wybiegające poza być może naszą domenę, ale czy .NET też ma tak bogaty wachlarz od śmieciaczy, czy trochę poza JVM-em? Rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili mi, jak to wygląda w CLR-ze. Na pewno nie tak bogaty, na 100% nie tak bogaty. Mam wrażenie, generalnie CLR ma trochę inne podejście. Tam bardzo dużo się stawia na aplikacje okienkowe. Na ten przykład, kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy pracują w dotnecie i mówisz im o tym, że macie, że w Javie ma się coś takiego jak Maven, to oni patrzą na to i mówią, a dlaczego wasze IDE nie może tego zrobić? Dlaczego wasze IDE nie buduje wam solucji? No i okazuje się, że u nich jest tak naprawdę budowa, która powoduje, że od razu dostajesz taką paczkę i jest to zintegrowane z IDE i nie ma potrzeby właściwie na żadne narzędzia do budowania i nie ma czegoś takiego jak Ant, Maven, Gradle i cała ta reszta. Więc u nich jest trochę mniejsza potrzeba na takie różne odśmiecanie pamięci. Nie jest to tak istotne. Aplikacje dotnetowe aż tak często serwerowymi nie są w architekturze klient-serwer. To bardziej po prostu okienkowce. No natomiast też od razu dodam, ze mnie jest słaby dotnetowiec i oczywiście przyjmijcie moją tutaj odpowiedź z pewną taką szczyptą soli, bo nie chcę was tu jakoś tam skimać. Z tego, co pamiętam, tam były 2 odśmiecacze różne, ale też musiałbym to sobie potwierdzić. Tak więc na razie tak to odpowiem z zaznaczeniem, że proszę, nie bierzcie tego tak jako słowa jakiegoś super autorytetu, bo jeśli chodzi o dotnet, to absolutnie żaden ze mnie autorytet. Kolejne pytanie. Jaki algorytm GC jest najczęściej obecnie używany, żeby chronić się przed DDoS-em, zakładam? Mógłbyś podać jakiś przykład, jeśli w ogóle tak jest? Oczywiście, więc to jest troszkę bardziej skomplikowane pytanie, więc zróbmy tak. Ja poopowiadam trochę o tych algorytmach i zobaczę, czy wtedy przypadkiem nie udało mi się odpowiedzieć przynajmniej trochę na to pytanie. Jeśli nie, to Piotrze, zadaj je raz jeszcze na sam koniec. Możemy się tak umówić? Mam nadzieję, że Piotr nas słyszy dalej.
Aleksander, jeszcze kończąc już tą sesję pytań, kontynuował to dotyczące cache'y, dodając, że on być może doprecyzowując swoje pytanie. Tak, tak, tak. To jest kwestia ewikcji, to co piszesz, Aleksandrze, bo obiekty mogą siedzieć dość długo i takie siedzenie w tym cache'u oznacza trzymanie referencji do tego obiektu. Więc tutaj jak najbardziej to, że trzymasz je długo, no to jest pewien koszt. Teraz pytanie, co na tym zyskujesz? Bo nie trzymasz ich w cache'u tylko dlatego, że są piękne i urocze, no chyba, że trzymasz je w cache'u dla tego powodu, to wtedy proszę przestań. Ale jeśli nie jest to twój główny powód, tylko masz jakiś powód biznesowy, na przykład chcesz czegoś oszczędzić, to w tym momencie jak najbardziej chcesz je tam trzymać w tym cache'u. I w tym momencie to, że śmieciarz na przykład nie będzie mógł ich tknąć i będzie musiał je pozwiedzać i będzie musiał je uwzględnić w grafie osiągalności, to nie jest wcale dla ciebie takie straszne, ponieważ zaoszczędzasz na tym na przykład podróż do sieci, do bazy danych, generację kosztownego raportu, przetworzenie go do jakiejś tam formy, serializowanie i wysłanie go, żeby w tym cache'u znowu siedział. Więc różnie tutaj może być i nie mam takiej prostej odpowiedzi, jak to będzie wyglądać, ale generalnie jest tak, zupełnie szczerze, przetestuj. Wywal je z tego cache'a albo zamień sobie algorytm na GCEK, na GCEK Epsilon, o czym będzie za jakieś, no pewnie 10-15 minut. Na tę chwilę to są... Na tę chwilę to są wszystkie pytania. Piotr, słuchajcie, który... bardzo fajne pytania, więcej poproszę, więc dziękujemy, będzie jeszcze za zaraz okazja i jak najbardziej dawajcie, bo podobają dokładnie mi się. Dzięki temu też waszym pytaniom ta prezentacja jest jedyna w swoim rodzaju, więc jak najbardziej zadawajcie. Piotrek powiedział, że spoko, będzie czekał, jeżeli nie znajdzie odpowiedzi na twoich kolejnych slajdach, to będzie doprecyzował swoje pytanie. Trzymam i zadawał je jeszcze raz. Wracamy do prezentacji. CMS, Concurrent Mark Sweep, który nie robi compact, czyli nie robi kompresji. CMS jest algorytmem w większości współbieżnym. Jest algorytmem, który jest obliczony właśnie na reaktywność, na responsywność, na to, żeby wam interfejs nie zamarzał. Jest algorytmem, który już od siódemki tak naprawdę planowano wyrzucić. W dziewiątce zgłoszono go do wyrzucenia, czyli dostał deprecjacją, a w czternastce znika. W związku z tym, kiedy włączacie sobie najbliższego LTSA, czyli wersję długo wspieraną Java, którą jest Java 11, to on jeszcze tam jest, ale kiedy przeskoczycie na kolejnego LTSA, czyli wersję Java 15, to już go mieć nie będziecie. W związku z tym, tak tylko uprzedzam. Najgorsze, co można powiedzieć w CMS-ie, to jest Concurrent Mode Failure. Jeżeli w logach zobaczycie Concurrent Mode Failure, to mogę wam powiedzieć, to natychmiast powoduje, że tlenu zaczyna brakować i ciśnienie skacze do góry. W momencie, kiedy mamy aplikację z CMS-em i widać Concurrent Mode Failure, to ja po prostu odruchowo czułem, jak się po prostu wyprostowuję i nabieram powietrza w płuca, ponieważ mam wrażenie, że mi go brakuje. Concurrent Mode Failure oznacza, że nasz brak kompresji na starym pokoleniu stał się na tyle zabójczy, że musieliśmy, żeby uniknąć, że potknęliśmy się o fragmentację i robimy defragmentację. Na czym to polega? Na tym, że bierzemy sekwencyjny algorytm, ten najstarszy i jeden z najprostszych, a następnie puszczamy go na całej stercie. Więc jeśli macie stertę, na przykład, nie wiem, 2 terabajty i puszczacie sekwencyjnie jeden wątek, żeby ją posprzątał, to jak sądzicie, jaka będzie tam pauza? Prawda? Więc to jest dość duży problem i robi się bardzo dużo różnych myków, sztuczek, kruczków, żeby tego uniknąć. By użyć, używacie flagi -xx plus use concurrent mark sweep GC. Jak już na flagach jesteśmy, to zauważcie ten plusik. Generalnie we flagach do JVM-a używacie plusa, żeby coś włączyć, minusa, żeby coś wyłączyć, jak długo flaga jest oczywiście typu boolean. Jeżeli flaga jest integerowa, to będziecie mieć równa się jakąś tam wartość na ten przykład. -xx kiedyś była taka konwencja, żeby w ten sposób zaznaczać flagi eksperymentalne. Ta konwencja nie wypaliła, więc można powiedzieć, mamy teraz -xx, co sugeruje eksperyment i tak naprawdę nie jest eksperymentalne nijak. By stroić 20 flag lekką ręką licząc. Generalnie najistotniejsze flagi tutaj, które chciałbym, żebyście zapamiętali, to jest po pierwsze XMX i rozmiar, po drugie use par new GC. CMS jest algorytmem na stare pokolenie. Na młode pokolenie CMS używa swojego wymyślonego dla niego par new GC, czyli pewnego wariantu równoległego algorytmu obliczonego na przepustowość. Czyli mamy przepustowość na młodym pokoleniu i mamy równoległą, znaczy tak naprawdę współbieżność mamy na starym pokoleniu.
CMS-ka jest algorytmem, który naprawdę dużo potrafił i w niektórych sytuacjach, nawet w benchmarkach z 2019, wychodzi na pierwsze albo drugie miejsce. Więc to nie jest algorytm, który tak naprawdę można sobie lekką ręką machnąć na odwalsie i zapomnieć o nim, ponieważ w niektórych sytuacjach być może będziecie chcieli właśnie go użyć. Natomiast problem z CMS-ką jest to, że będziecie dużo się uczyć, żeby go dobrze postroić. Jeżeli robicie to bez logowania, to absolutnie nie polecam. Dwie rzeczy, które CMSK robiła, które nadal robi, które są bardzo ciekawe, to jest algorytm, który potrafi wyładować klasy. Ja to powtórzę. On potrafi wyładować klasy. Dlaczego to jest istotne? W momencie, kiedy ładujemy klasę do pamięci, żeby jej sobie użyć, żeby robić sobie jej obiekty, żeby na tych obiektach działać, to tak naprawdę gdzieś w tej pamięci musimy utrzymać cały szablon, tak? Czyli wszystkie te informacje, że ta klasa ma takie śmakie metody, że ma taką pulę stałych itd., itd. Musimy to gdzieś utrzymać w pamięci i to oczywiście w starych Javach lądowało w tak zwanej permanentnej generacji, czyli permgenie. Ta permanentna generacja miała być rzadko kiedy odwiedzana i tak naprawdę problem jest taki, że referencje do waszej klasy trzyma nieco innego jak class loader, czyli to, co wam te klasy ładuje. No i teraz rzadko kiedy w Javie pozbywacie się ładowacza klas, co oznacza, że rzadko kiedy możecie stracić referencje do tych wszystkich klas, które on załadował. Więc jest całkiem niezły problem, kiedy wasza aplikacja na przykład ma długo stać, być wysoce dostępna, ma być responsywna, a tymczasem tych klas wam przybywa i przybywa, a nigdy nie znikają. Więc CMS-ka, która właśnie była jednym z pierwszych takich algorytmów, które wyładowywała klasy, była całkiem ciekawym algorytmem. Nadal zresztą jest. Druga rzecz to jest to, że CMS-ka ma kilka takich punktów, które powodują, że możecie posterować, co się dzieje, kiedy ktoś wykonuje system.gc, czyli tak zwane explicit GC. I na przykład tu macie taką flagę: explicit GC invokes concurrent and unloads classes. Innymi słowy, nagle okazuje się, że kiedy ktoś wam wywoła explicit GC, to co się dzieje? No dzieje się to, że współbieżnie z aplikacją zaczyna działać odśmiecanie. Oczywiście niektórzy wam powiedzą, że explicit GC tudzież system.gc tak naprawdę nie działa, że to jest wydmuszka i tym podobne. Owszem, jeżeli macie takiego JVM-a jak na przykład Azul, to tam to jest całkiem spora szansa, że to jest wydmuszka, ponieważ Azul rozwiązał problem GCK dawno temu i w zupełnie inny sposób. Co prawda wymaga to specjalistycznego sprzętu, specjalistycznego kernela, dodatkowych instrukcji na procesorze, ale jest rozwiązany. Więc jeśli chcecie mieć takie rozwiązanie, no to jak najbardziej, śmiało, inwestujcie w Azula, który jest komercyjną maszyną JVM-ową i śmiało macie z głowy. Ale jeśli nie, jeśli wasza firma nie wykłada takiej kasy, no to w tym momencie, jeżeli robicie okienkowce, gdzie grafika, czyli interfejs użytkownika, nie powinna zamarzać, to, że w momencie, kiedy ktoś woła explicit GC, dzieje się wam współbieżnie z aplikacją odśmiecanie pamięci, to jest bardzo dobre. To, że możecie pozbyć się wtedy klas, które na przykład nie są już istotne, ponieważ należą do widoków, które już wykorzystaliście na przykład 5 minut temu, też jest bardzo przydatne. Więc CMS-ka ma swoje zastosowania, które na przykład bardzo dużo dają przy grafice. Możecie w CMS-ce sterować bardzo wieloma rzeczami, możecie mówić, kiedy ona ma się odpalać, możecie mówić, ile na starcie ma pamięci zajmować, możecie sterować rozmiarem Edenu, możecie sterować pułapem rozmiaru Edenu w momencie, w którym będzie, że tak powiem, CMS-ka startować. Możecie sterować 6 fazami działania CMS-ki, bo ona ma 6 faz tam po kolei. I nie dość na tym, jeżeli chodzi o explicit GC, które przy okienkowcach nie jest wcale takie rzadkie, to możecie też mówić po prostu, że ma tylko włączać, ale nie wyładowywać klas, albo możecie wprost powiedzieć, że macie wyładowanie klas gdzieś i na przykład dać tutaj minusa zamiast plusa i je po prostu wyłączyć. Także jest trochę flag, które tutaj warto poznać i z tymi flagami możecie dużo w CMS-ce osiągnąć. Natomiast popatrzcie teraz z perspektywy tych flag i spójrzcie na jedną taką rzecz. Jak sądzicie, ile kodu musiało być napisane, żeby te wszystkie flagi obsłużyć? W związku z tym utrzymanie tego algorytmu oczywiście było problematyczne. Więc w momencie, kiedy w 14 się z nim rozstali, nie był wcale taki straszny i wielu ludzi się ucieszyło z tej przyczyny. Więc tak, concurrent mode failure, jedziemy szeregowo po starym pokoleniu, po fragmentacji pamięci. Całkiem dobre dla okienkowców, na przykład IntelliJ-ka tego używa, ponieważ interfejs nie zamarza. Można nadal cieszyć się responsywnością aplikacji, nawet kiedy odśmiecanie dzieje się gdzieś tam w tle. Mamy dużo pokręteł, którymi możemy się pobawić. Wyładowuje klasy, jest współbieżny z aplikacją, działa na starym pokoleniu, na nowym pokoleniu. Trzeba mieć dobrego partnera i tutaj par New GC jest zdecydowanie najlepszym.
No i w momencie, kiedy robicie system GC, co jest też techniką wykorzystywaną w starych aplikacjach pulpitowych, okienkowych, czy jakie tam nazywacie, więc też pod tym kątem ciekawe. Moment na wasze pytania. Moment na oddech. Tak, jedno jest. Pytanie się pojawiło. Nie wiem, czy było takie pytanie. Czy warto samemu próbować wywoływać garbage collector? Tak, jak najbardziej. Dziękujemy bardzo. Po pierwsze dla nauki. Chcesz to zrobić, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Druga rzecz to jest taka, że w momencie, kiedy robisz okienkowe aplikacje, to w niektórych sytuacjach wiesz, że potrzebujesz wywołać system GC. Wiesz, że potrzebujesz, żebyś mieciarz wystartował i chcesz mu dać sygnał, że słuchaj, to jest dobry moment. Więc w wielu aplikacjach okienkowych taki kod był całkiem w porządku. Oczywiście w pewnym momencie on przestał być w porządku i on przestał być w porządku na aplikacjach serwerowych. Bo w momencie, kiedy masz serwer aplikacji i włączasz system GC, to zabierasz zasoby wszystkim aplikacjom. Powiedzmy, że twój, nie wiem, JBoss czy Wildfly czy inne takie cudo w tym momencie ma 8 aplikacji i jedna z nich wywoła system GC. No to w tym momencie zarąbiście, bo to wszystko jest w ramach jednego procesu JVM-owego i to jest masakra. Więc wtedy natychmiast wszyscy poczuli, że jedno takie wywołanie system GC i 6 aplikacji, czy 8 aplikacji, czy 4 aplikacje, wszystkie stoją. Więc zrobiłeś DOSa nie tylko sobie, ale 6 pozostałym, co nie jest fajne. Więc są oczywiście momenty, kiedy to należałoby wyłączyć. Wiele aplikacji powinno wystartować explicite z flagą disable explicit GC, czyli wyłącz. I wiele aplikacji tak startuje, ba, albo Zetka, albo Shenandoah mają to nawet chyba w domyślnej konfiguracji zalecane, jeżeli startujesz z tymi algorytmami. No. Natomiast tak, tuning jest takim tematem, jeśli chodzi o CMS-a. O tak, use G1GC, tak, to jest trzęsta flaga, którą ludzie lubią w tym momencie. No, więc zdecydowanie tak. Na tę chwilę więcej pytań się nie pojawiło, więc możemy ruszać dalej. No to jedziemy. G1, czyli Garbage First, stąd jest to G1. Tak naprawdę już w szóstce były jakieś tam pierwsze, w siódemce został wprowadzony jako taki testowy, w ósemce stał się domyślnym. W związku z tym od ósemki już nic nie musicie pisać, żeby go użyć, ale jeśli macie na przykład, chcecie przeskoczyć na niego z innej wersji, to use G1GC. Co jest bardzo ciekawe w tym algorytmie, to jest zupełnie nowe podejście do hipotezy pokoleniowej. G1 nie ma pokolenia młodego i starego jako dwóch osobnych rzeczy. Ona ma regionalizację sterty, którą zaraz zademonstrujemy. By stroić, oczywiście rozmiar sterty jest bardzo kluczowy. Ilość i rozmiar regionów. Mamy tutaj 12 flag, którymi się można pobawić. I to wygląda tak. Dobieracie sobie ile regionów? 2048 albo mniej. I o jakim rozmiarze? Jeden region może mieć 1 MB, 2 MB, aż do 32 MB. W momencie, kiedy to sobie wybieracie, to tak nagle się okazuje, ile tych regionów, ile jak dużych tych regionów będziecie mieć. I to Wam bardzo dużo specyfikuje, na przykład w tym, ile G1 będzie zabierała miejsca w pamięci. Alokacja jest w Edenie oraz w specjalnych obszarach dla olbrzymów. G1 prowadzi buchalterię per region, więc jest to jeden z tych algorytmów, które najwięcej potrzebują miejsca osobno dla siebie samego, żeby tą buchalterię prowadzić. Pokolenia rozbite, a nie ciągłe, ponieważ wyglądają one tak, jak tutaj na obrazku. Więc mamy tak naprawdę ten ileś tam regionów, te 2048 powiedzmy, i tych 2048 dokonujemy podział. I ten podział, słuchajcie, nie jest kompletny, czyli wcale nie jest tak, że każdy jeden region musi zostać do czegoś przypisany. Nie, całkiem sporo regionów nie będzie przypisanych do niczego na starcie. Czyli będą tak zwane puste albo wolne. Wolne regiony mają swoją rolę w ergonomii GC i o tym za chwilkę. Tymczasem mamy stare pokolenie, gdzie będą trafiać właśnie seniorzy, czyli ci, którzy przeżyli odpowiednio dużo zbiórek. Mamy młode pokolenie, które z kolei jest rozbite na Eden, gdzie będzie alokacja i będzie się dużo działo, oraz na ocaleńców, gdzie będziemy ewakuować te elementy z innych obszarów z młodego pokolenia. Więc będziemy ewakuować albo do rozmiaru dla ocaleńców, przepraszam, regionu dla ocaleńców, albo będziemy ewakuować do regionu dla starego pokolenia. I teraz co jest ciekawe, po pierwsze, my możemy robić niezależne zbiórki. Nie ma czegoś takiego, że odśmiecam tylko i wyłącznie młode pokolenie, albo odśmiecam tylko i wyłącznie stare pokolenie, albo muszę odśmiecać całą stertę. Nie, ja mogę robić odśmiecanie mieszane. Trochę młodego, trochę starego. I tutaj wybór tego regionu, który będzie odśmiecany, to jest właśnie
garbage first, czyli ten, gdzie mamy najwięcej śmieci, więc ten, który najbardziej opłaca nam się odśmiecić. To oczywiście oznacza, że G1 będzie otrzymywał dane na temat tych regionów, które pozwolą mu zobaczyć, jaka jest gęstość, tudzież proporcja śmieci do żywych w danym regionie. G1 jest przynajmniej po trochu zastępcą CMS-a. Będzie starała się robić pewne rzeczy współbieżnie. Więc możecie mieć zbiórki niezależne, te zbiórki będą mniejsze, znacznie mniejsze. Tutaj bynajmniej nie musimy pozbierać całej sterty, możemy pozbierać jakiś tam jej ułamek, kilka regionów. To, czego G1 nie potrafi robić, to współbieżnie ewakuować. To jest pewna jej słabość. Ergonomia. Mówiłem, że będzie o tym trochę więcej przy G1 i to jest właśnie ten moment. Generalnie macie coś takiego jak te wolne regiony. Te wolne regiony będą kolorowane, zaznaczane, przypisywane tak, jak będzie to potrzebne. Czyli tak. Ewakuacja oddaje region. Ewakuowaliśmy jakiś tam region, który był Edenem i on staje się wolnym regionem. Ale jednocześnie jakiś wolny region może właśnie został przypisany do ocaleńców, a może do starego pokolenia, a może i tak. Czyli może jakiś region wzbogacił szeregi starego pokolenia, a jakiś inny region wzbogacił szeregi ocaleńców. Czyli tak naprawdę G1 będzie dobierać sobie, jak mu tych regionów potrzeba. Więc w G1 staje się troszkę problematyczne, kiedy działacie tuż pod pułapem. Czyli kiedy wasza sterta jest prawie cała zajęta i te wolne regiony w tym momencie tak naprawdę nie istnieją. Wtedy wyszukiwanie nowych rzeczy staje się bardziej problematyczne i wtedy częściej zauważacie, że musicie przejechać po całej stercie, żeby cokolwiek znaleźć. Nieważne, czy macie ileś tam regionów, które ma dużo śmieci, czy nie, będziecie musieli i tak pokombinować z całą stertą. Ewakuacja zwykle oddaje region, no i teraz jest jeszcze jedna rzecz. Macie tutaj taki region, który nazywam olbrzymy, zauważcie, że on prawie zawsze ma więcej niż jeden, znaczy prawie zawsze, on zawsze będzie miał więcej niż jeden region. Koniec przedwczesnej promocji, to jest jeden z celów tego algorytmu. Innymi słowy, jeżeli macie gigantyczną tabelę, albo jeżeli macie mapę, list, map i tak dalej, czy inne tego typu potworki, to one się nazywają olbrzymy. Olbrzymem się zostaje wtedy, kiedy ma się ponad połowę i więcej rozmiaru w regionach. Czyli region ma 1 mega, pół mega i więcej to jest olbrzym. Region ma 32 mega, to wtedy olbrzymem jest obiekt, który zajmuje 16 megabajtów albo więcej. W momencie, kiedy macie takiego olbrzyma, to zamykacie go w regionie dla olbrzymów. I to wygląda tak, że jeśli ten olbrzym zajmuje wam 2,1 regionu, to ten region dla niego będzie musiał mieć 3 regiony. Jeżeli on zajmuje 2,9, i tak będzie to 3 regiony. Czyli nie macie czegoś takiego, że zamykacie olbrzyma w jakiś tam, nie wiem, dzielicie go, etc. To też oczywiście wymaga pewnych operacji, natomiast to powoduje, że kiedy macie przypadek, gdzie macie dużo obiektów, które są gigantami, to nagle się okazuje, że G1 jest naprawdę wypaśna, jeśli chodzi o wydajność. Technikalia. Pomyślany jako zastępca CMS-a, dostępny, domyślny algo od Java 9, już dostępny w 8 i bodajże w 8, 120 albo 140 też jest wprowadzony jako domyślny. Wypuszczony w 2006 roku, dojrzały już teraz. Od, można powiedzieć, 9, co chwila pojawiają się nowe usprawnienia. Widzicie, w momencie, kiedy w 5 wprowadzono, że domyślnym algorytmem było paralel, czyli zrównoleglony algorytm pomyślany na przepustowość aplikacji, to kiedy wprowadzono G1, to się okazało, że kilka rzeczy przydałoby się G1, żeby ona dobrze konkurowała i zastąpiła ten algorytm paralel. I aby to osiągnąć, te usprawnienia były wprowadzane konsekwentnie w wersjach 9, 10 i tak dalej. Nawet w 12 doszły nowe rzeczy dla tego algorytmu. I jeśli dobrze pamiętam, w 16 też były jakieś plany na to, żeby go dalej usprawnić. Dokonuje regionalizacji sterty, czyli tak naprawdę zmieniamy rozdział pokoleniowy, podchodzimy do niego zupełnie inaczej. Mamy dużo zmian, które są wprowadzone na przestrzeni 12, 13, etc. Odeślę was do konkretnych JEP-ów, ponieważ są pewne rzeczy, które zdążę omówić i są pewne rzeczy, które nie zdążę omówić. Z najciekawszych takich zmian, które mogę wam wspomnieć już teraz, G1 jest algorytmem, który dokonuje deduplikacji stringów. Czyli jeżeli macie dwa napisy o identycznym kształcie, to G1 pozwoli sobie na taką podmianę, żeby jeden z tych napisów wskazywał na tablicę bajtów drugiego. Czyli dokona takiej podmianki, że w momencie, kiedy te napisy są faktycznie identyczne, to stanie się to, że ten, który jest wykryty, później będzie wskazywał na tablicę bajtów z tego pierwszego.
Jest artykuł na moim blogu, z którego wziąłem obrazki, jest URL do tego, jak sobie postroić taką G1-kę, odpowiednie dżepy z OpenJDK, też Wam polecam, żeby zrozumieć, co jest celem takiego czy innego usprawnienia, które G1-ka otrzymała. Jednym z też takich ciekawych usprawnień jest to, że G1-ka jest w stanie, jeżeli widzi, że nie zrealizuje czasu pauzy, który ma założony, to w tym momencie G1-ka jest w stanie zaprzestać zbierania pamięci. To jest ciekawa funkcjonalność. To powoduje, że G1 może częściowo odśmiecić, następnie powiedzieć: o rety, nie wyrobię się w czasie, abort, abort, i zostawić wasze regiony częściowo oczyszczone, co jest pewnym plusem, ale jednocześnie nie zamrozić wam tej aplikacji na za długo, co jest w niektórych wypadkach warte uwagi. Moment na wasze pytania, na mój oddech. Jeżeli ktoś do nas w międzyczasie dołączył, to na samym początku na czacie znajdziecie linka do tej prezentacji, więc te linki, które pokazuje Tomasz, są klikalne, żebyście nie dziwili się, dlaczego one są tylko i wyłącznie na niebiesko, a ich nie widzicie, więc po prostu pojedźcie w górę trochę na czacie. Pytania. Tak jest. Pytanie od Michała. Czy istnieje jakieś oprogramowanie, które potrafi zwizualizować regiony używane przez G1GC na działającej aplikacji? Sama wizualizacja to by było JVisual VM i słyszałem, że wtyka już jest do G1-ki, nie miałem okazji jeszcze użyć. Logowanie i skrypty zrobią Ci też robotę, więc nawet jeżeli nie masz żadnego, to jesteś w stanie prawdopodobnie w około 40 do 120 minut pobawić się skryptami i mieć pewną wizualizację. Do tego, jeśli chodzi o wizualizację per se regionów, nie wiem, jak w tym momencie stoi GC Viewer. Wiem, że ludzie z Red Hata pracowali nad tym, żeby GC Viewera podbić, ale straciłem kompletnie, mam wrażenie, że ten projekt poszedł na dno, bo nie pamiętam, żebym coś czytał w tym temacie. Więc trzy rzeczy do sprawdzenia. Jedna pewna sprawa to jest: włączasz logowanie, ponieważ od 9 masz bardzo sympatyczne logowanie w G1-ce i to jest w ogóle logowanie w Javie i możesz bardzo szybko wyciągnąć wszystkie informacje o tym, które G1-ka Ci tak naprawdę udostępnia. Potem trochę magii bashowej, pythonowej i masz tak naprawdę wizualizację. To nie będzie długa robota, zapewniam. Druga rzecz to jest JVisual VM i zerknięcie na wtyczki, zwłaszcza Visual GC z nowymi wersjami. JMC może dać Ci dużo, czyli Java Mission Control może dać Ci dużo informacji, zwłaszcza razem z Flight Recorderem, natomiast to nie będzie wizualizacja regionów, to będzie po prostu informacje dodatkowe. I wreszcie możesz popatrzeć na to, czy GC Viewer czy został, że tak powiem, podbudowany i czy jest nowsza wersja. To znajdziesz na GitHubie. Tak, tak brzmi moja pełna odpowiedź. Mam nadzieję, że... Bardzo pełna. Od Piotrka takie podwójne pytanie. Zakładając, że mam aplikację na produkcji, która muli, czy jest możliwość zmieniania algorytmu lub flag garbage collectora bez wyłączania całej aplikacji? Tu już widzę, że niestety, możesz odpowiedzieć na tą część. Jeszcze druga część. Tak, jeszcze drugą część pytania. Jeśli nie, to jak testować różne flagi na ruchu produkcyjnym, żeby nie robić downtime'u? To jest pełne pytanie od Piotra. Dobre, podoba mi się. Piotr, że tak powiem, nie powstrzymuje się z pytaniami, bardzo ładnie. Po kolei. Jeśli chodzi o flagi, JVM ma dwa rodzaje flag pod kątem tego pytania. To są flagi zarządzalne i no nie. Flagi zarządzalne to są te, które możesz zmienić w trakcie działania aplikacji i one zwykle będą miały specjalne oznaczenia w dokumentacjach i niestety żadne z flag dotyczące algorytmu nie należą do tego. Innymi słowy, nie masz opcji, żeby nie położyć tej aplikacji, jeśli chcesz jej zmienić algorytm odśmiecania. Ma to sens, jak się wejdzie w to, co ten algorytm tak naprawdę determinuje. To jest cała organizacja pamięci, która będzie wyglądać inaczej. To jest cała rozmowa z systemem, która będzie wyglądać inaczej. Jest dużo rzeczy, które muszą się zmienić w momencie, kiedy zmieniasz algorytm. Obawiam się, że zatrzymanie aplikacji nawet na chwilę, tylko po to, żeby osiągnąć właśnie taki efekt zmiany algorytmu, nie będzie wcale proste. Od razu też ostrzegę, jeżeli Twoja aplikacja muli, proszę, nie zakładaj, że to śmieciarz. Może być, że to śmieciarz, ale może być, że to jest coś zupełnie innego. Byłem w wielu sytuacjach, kiedy różni ludzie przychodzili do mnie i mówili: Tomku, trzeba przestroić śmieciarza, i potem można było spędzić nad tym całe tygodnie i okazywało się, że tak naprawdę to nie był śmieciarz. Ale w kontekście tej oczywiście prezentacji bierzemy pod uwagę, że to jest śmieciarz i przechodzimy do drugiej części Twojego pytania, czyli jak możesz testować różne flagi. No to robisz to tak, stawiasz swoją aplikację z różnymi, tak naprawdę, i dzielisz maszyny, na których ona działa, na pule.
i masz pulę z śmieciarzem A, pulę ze śmieciarzem B i pulę ze śmieciarzem C. I patrzysz, jak te pule sobie radzą i zbierasz informacje, czyli tak naprawdę logujesz na każdej z tych pól i patrzysz, jak tam jest. Oczywiście musisz zadbać w takim eksperymencie też o to, żeby ruch, który trafiał na te różne pule, był równy. Bo jeżeli na przykład na jedno z tych pól skierujesz trzy razy więcej ruchu niż na drugą i trzecią razem wzięte, to cały eksperyment właśnie umarł, jeśli chodzi o obiektywność i wartość tych danych, które zebrałeś. Więc to nie będzie proste, natomiast jeżeli bardzo ci zależy, jest to wykonalne. Oczywiście w tym momencie masz też inny problem, czyli jak będziesz synchronizować te aplikacje, no bo też one pewnie będą musiały się jakoś wymieniać tymi danymi, tak? No, to nakłada na ciebie dodatkowy obowiązek w postaci innej obsługi każdej z tych pól, więc pytanie, co dokładnie chciałbyś osiągnąć takim eksperymentem, ale w momencie, kiedy faktycznie masz jakąś aplikację, która absolutnie nie może umrzeć, to tak absolutnie, a chcesz jednocześnie zobaczyć, jak tam będzie wyglądać odśmiecanie z różnymi algorytmami, no to jak najbardziej. I dodam jeszcze do czegoś takiego, jak będziemy przy Epsilonie, posłuchaj uważnie o Epsilonie, ponieważ on będzie bardzo dobrą bazą dla takiego eksperymentu, który planujesz. Ciekawe pytanie notabene. Dziękuję Piotrze i zachęcamy do zadawania kolejnych. Pytań na tę chwilę nie ma, więc żeby połechtać twoje ego jeszcze, Tomek, tak mądrze mówisz, że nie wiem o co pytać. Postaraj się przełamać i ty, Tomka, o coś podpytać. Bo jak widzisz, sprawę miło mi się zrobiło. Taką samą satysfakcję. Powiem, miło mi się zrobiło, dziękuję bardzo. Wracamy do prezentacji w takim razie. Epsilon. Słuchajcie, Epsilon wchodzi od 11. Generalnie 11 to jest taki moment, kiedy dużo się dzieje, jeżeli chodzi o śmieciarze. Wchodzi tak naprawdę cała banda nowopokoleniowych odśmiecaczy. I to wygląda tak. Skąd się wzięła nazwa Epsilon? To jest moja pewna hipoteza, ale jeżeli popatrzycie sobie na języki formalne w informatyce, to zauważycie, że Epsilon oznacza pusty napis, czyli cudzysłów, cudzysłów. I co jest właśnie fajna rzecz, Epsilon to jest taka zabawna rzecz, która nic nie robi. Czyli dba o to, żeby wam zaalokować obiekty i właściwie to by było na tyle. Więc na wszystkie sytuacje, kiedy myślisz sobie, ach, jakbym chciał, żeby mój śmieciarz tego nie robił, to weź Epsilona. I to będzie całkiem fajne doświadczenie, więc polecam. Żeby użyć XX plus Epsilon, use Epsilon GC. Do tego oczywiście musicie w 11 dodać Unlock Experimental VM Options. By stroić, no nic, nie macie strojenia, to on tak naprawdę nic nie robi. Generalnie tak, śmieciarz ma heurystyki startu, czyli kiedy należy wystartować, a kiedy nie należy wystartować, jak co zbadać, żeby już wystartować i tym podobne. Śmieciarz prowadzi buchalterię, algorytmy muszą znaleźć te korzenie, o których mówiłem wcześniej, trzeba pochodzić po tym grafie obiektów, trzeba pauzować świat, czyli robić rozmaite bariery dla odczytu, dla zapisu, trzeba zliczać referencje, trzeba uważać na cykle obiektów, trzeba odpowiadać za alokację i nomen omen odśmiecanie pamięci, czyli robić za automatyczne zarządzanie tą pamięcią, trzeba robić analizę osiągalności, czyli patrzeć, które żyją, które nie żyją. Trzeba kopiować te obiekty, żeby uniknąć defragmentacji, więc albo robimy concurrent, albo robimy paralel i tak dalej, i tak dalej. Epsilon robi alokację, dziękuję, koniec, kropka. Nic więcej. Heurystyki startu? A co to jest? Czy to jest smaczne? Więc dla Epsilona można w prosty sposób wywalić sobie aplikację przez to, że dojdziecie do swojego pułapu. Co i tak wam dużo daje, więc po co nam Epsilon? Numer jeden. Testy wydajnościowe bez śmieciarza. Jeśli chcielibyście odpowiedzieć uczciwie na pytanie, jak wydajna jest wasza aplikacja, jeśli śmieciarza usuniemy na moment z całego tego obrazka. Czyli mamy równanie, w tym równaniu mamy jakiś czynnik, za który odpowiada wybrany algorytm śmieciarza. A co jakbyśmy ten czynnik usunęli? Tadam, Epsilon. Macie usunięty ten czynnik, jedyne co macie to alokację, dziękuję, do widzenia. Numer dwa. Kiedy aplikacja zeżre pamięć, czyli testy wydajnościowe, tak zwane stresu. Chcecie się dowiedzieć, jaki ma pułap, jeżeli chodzi o aplikację, jeżeli chodzi o pamięć? Świetnie, włączcie Epsilona i zaraz się przekonacie. Ba, co się jeszcze przekonacie, który to moduł? Będziecie wiedzieć bardzo dobrze, który wasz moduł jest pamięciożerny i będziecie wiedzieć bardzo dobrze, jak szybko jest pamięciożerny. Ponieważ nie będziecie mieć żadnego odśmiecania, w związku z tym wasza krzywa zużycia sterty pójdzie do góry, osiągnie masę krytyczną, zrobi boom, aplikacja się położy, dziękuję, do widzenia, wiecie już wszystko. Następnie kolejny punkt, testy interfejsu odśmiecania.
Interesuje was to, jeżeli jesteście ludźmi, którzy piszą odpowiednie biblioteki, jeżeli robicie odpowiednie aplikacje, wtedy jak najbardziej. Słuchajcie, wyszło mi, że mówię w tym momencie jeszcze godzinkę. Jak stoimy z czasem po waszej stronie? A my ograniczenia żadnego nie mamy. Jeżeli chcecie dalej słuchać, ja się spróbuję zamknąć w dodatkowych 20 minutach, być może nawet szybciej. Super. Myślę, że tak. Jeżeli ktoś ma jakąś inną sugestię, piszcie na czacie, ale myślę, że 20 minut to jak najbardziej super czas. Fantastycznie. Więc testy interfejsu odśmiecania w pewnych wypadkach są bardzo istotne, ale powiedzmy nie dla przeciętnego programisty. Tak samo robienie własnego śmieciarza, aczkolwiek jeżeli chcielibyście poznać, jak to wszystko działa i chcielibyście zrozumieć, jak to, polecam właśnie robienie własnego śmieciarza. Zabrałem się za to, poległem już 2 razy, zabiorę się jeszcze 3. Fajna zabawa i Epsilon jest zarąbistą bazą do czegoś takiego. Start, szybka, lecz ostra praca waszej aplikacji, koniec. Czyli aplikacje, które robią na przykład dużo ETL-a, które przepuszczają jakieś batche, aplikacje, które robią hurtowe przeładowanie z bazy A do bazy B, aplikacje, które muszą naraz w ciągu szybkim, na przykład 20 minut, przetworzyć ileś tam set tysięcy danych. To są aplikacje, które potrafią bardzo mocno zużyć wam stertę i kiedy startuje tam śmieciarz, to te aplikacje mogą się przewrócić. I to nie jest dlatego, że są źle napisane, tylko to jest dlatego, że ich rola polega właśnie na tym, żeby stawiać maksymalnie na przepustowość. Słuchajcie, Epsilon jest algorytmem, który no nie ma algorytmu, który bardziej postawi na przepustowość, ponieważ Epsilon nic nie będzie wam robił. Jeżeli dobrze dobierzecie rozmiar sterty, jeżeli dobrze dobierzecie rozmiar danych, które przetwarzacie, to wasza aplikacja może wystartować, zrobić robotę, złożyć się i tyle. W związku z tym Epsilon z jednej strony zabawka, z drugiej strony ma zastosowania. No i oczywiście nauka. To też może wam dużo powiedzieć na temat całego tego odśmiecania pamięci, więc też polecam. Java Magazine ma fajny artykuł o Epsilonie, który go potrafi nieźle przybliżyć. Jeśli chcielibyście coś bardziej technicznego, no to oczywiście Jeb Epsilonowy, czyli czysta 18. Jeżeli byście chcieli faktycznie pójść w stronę własnego śmieciarza, nawet pod kątem oglądnięcia, jak ktoś inny to robi, to Kenke zrobił bardzo fajny opis. Sipilew go trochę podjudził i Kenke wystąpił właśnie na FOSDEMie z tym, jak robił własnego śmieciarza. I muszę powiedzieć, ciekawa prezentacja, dużo ujawnia. Moment na wasze pytania, moment na mój oddech. Z czasem tym razem, jak stoimy, w związku z tym tym razem tylko na twój oddech, ponieważ pytania nowe się nie pojawiły na razie. Dobra, no to słuchajcie, jedziemy dalej. O Shenando jej imię było. I niestety poza tym kawałkiem piosenki mogę zaoferować tylko moje przeprosiny. Nie mam bladego pojęcia, czemu go nazwali Shenando. Literalnie. Może jak kiedyś złapię Shipilewa i go zapytam, to coś mi powie, ale tak na razie to kompletnie się nie udało. Więc nazywa się to Shenando, jest wynalazkiem Red Hata, Oracle JDK wypięło się na niego, więc jeśli szukacie Shenando, to w wszystkich JVM-ach, które wychodzą właśnie ze stacji, ze stajni Oracle'a, możecie go nie znaleźć. Oficjalnie wszedł w 15 jako już produkcyjny algorytm, tak naprawdę jest od 12, ale Red Hat bardzo się zakręcił koło tego, żeby go przenieść i są backporty na 8, są backporty na 11, w związku z tym możecie zakręcić się koło tego, żeby móc go użyć także w tych wersjach. Nie polecam używać na wszystkich nieprodukcyjnych, czyli nie LTS-ach, w związku z tym, jeśli to nie jest 11, jeśli to nie jest 8, jeśli to nie jest 15, nie używajcie tego algorytmu. Generalnie z tymi działami będziecie mieć problem, on tam nie jest portowany. Na stronie wiki projektu jest dużo informacji, który system będzie wspierał, która architektura będzie wspierać i tak dalej. To wam polecam, żeby się upewnić, że jak go użyjecie, to wszystko dobrze będzie. No i tak, żeby go użyć oczywiście, use Shenando GC. I zależnie od wersji będziecie włączać flagę, żeby uaktywnić wszystkie te eksperymentalne opcje, albo będziecie mogli o niej zapomnieć, bo jesteście na 15, bleeding edge i tak dalej. Jest rekomendowana konfiguracja, która wygląda tak. I mamy tutaj XMX-a ustawione na ten sam rozmiar co XMS-a, czyli nie robimy żadnej ergonomii. Możecie, ale w tym momencie będzie wam gorzej z tą wydajnością niż jeżeli nie będziecie. Mamy coś takiego jak Always Pre-Touch. Chodzi o to, żeby każda strona w pamięci była dotknięta. Jeżeli jest dotknięta, to są mniejsze szanse na to, że wyląduje w przestrzeni wymiany, co jest bardzo przyjazne dla celów tego algorytmu. Jest to, aby działać na bardzo dużych stertach. I przez bardzo dużych mam na myśli sterty terabajtowe. Nie gigabajtowe, terabajtowe.
W związku z tym jest to ewidentnie komercyjny algorytm. Większość aplikacji trywialnych nie będzie w ogóle mieć potrzeby, żeby sięgać do terabajta sterty, a co dopiero terabajtów sterty, ale są aplikacje tak zwanej dużej skali, które jak najbardziej będą tego potrzebować. Można włączyć UseNuma, jest to zalecane, aczkolwiek algorytm per se jeszcze z Numą tak świetnie nie współpracuje. Współpracuje w ten sposób, że stara się jej trochę zejść z drogi, ale to nie jest jeszcze taka dobra współpraca. Jeżeli działacie na wersji, która nie jest 14, to możecie czasem używać czegoś takiego jak Biased Locking. Biased Locking to jest taka ciekawa flaga, mianowicie za czasów Java 6 i 7 zrobiono cały szereg, tak naprawdę 5 i 6, zrobiono cały szereg eksperymentów, które wskazały, że bardzo dużo sytuacji, kiedy walczy się o zasoby wątkowe, można rozstrzygnąć, kiedy na korzyść jednego z wątków, dając mu po prostu trochę wyższy priorytet i że to bardzo dobrze działa ze względu na wydajność. Więc wdrożyli coś takiego i to miało przez pewien czas bardzo duże powodzenie, potem się okazało, że czasy się zmieniły i już nie jest takie dobre, potem się okazało, że wprost przeszkadza i w 14 to wycięli. No, natomiast zależnie od tego, jaką macie aplikację, być może wasza aplikacja biega właśnie z Biased Locking, jeżeli tak, przy Shenandoah wyłączcie, tutaj jest minus, zwracam, jest minus Use Biased Locking. No i oczywiście, no i mamy tutaj flagę Disable Explicit GC, żeby nikt tego GC-ka nie wołał, żeby tak naprawdę wywoływanie go było tylko i wyłącznie w gestii algorytmu. Słuchajcie, tutaj jest jedna istotna rzecz, ten obrazek może nie być taki wyraźny, w związku z tym ciepnę go do nowej karty, to jest SVG, więc można sobie na coś takiego pozwolić. To, co tutaj macie, to jest na starcie aktywna aplikacja i teraz popatrzcie na te czerwone, można powiedzieć, takie krechy, grubsze albo nie. Jest jedna, taka w miarę cieńsza, jest druga, taka trochę grubsza, jest kolejna, taka w miarę cieńsza i jeszcze kolejna. To są pauzy. To są momenty, w których ten algorytm pauzuje. Ten algorytm jest pomyślany na to, żeby bardzo pomysłowo podejść do regionalizacji. Tu nie ma pokoleń. Każdy region będzie miał pewien obszar żywych danych, to jest tak zwany unipokoleniowy, tudzież jednopokoleniowy algorytm i w momencie, kiedy mamy te żywe dane, to naraz robimy ewakuację do jakiegoś nowego regionu i to by było na tyle, więc możemy naraz robić ewakuację razem z aplikacją z różnych regionów. To jest spore usprawnienie w stosunku do G1. Jedno z większych usprawnień do G1, jakie mają te nowe algorytmy, to jest właśnie takie podejście do ewakuacji. To jest ewakuacja współbieżna z aplikacją. Więc moi drodzy, aplikacja jest aktywna, potem mamy krótką pauzę, żeby oznaczyć sobie rzeczy na starcie, potem robimy graf osiągalności razem z aplikacją, potem, podobnie jak CMS, robimy finałową pauzę, żeby przejść sobie po tym wszystkim i zobaczyć, że tak naprawdę nie jest źle. Potem mamy współbieżną ewakuację razem z aplikacją. Potem mamy początkowe przepisywanie referencji. Słuchajcie, przepisywanie referencji ma na celu to, że jak wcześniej na przykład mieliśmy referencję wskazującą tutaj w pamięci, no to teraz ona musi wskazywać gdzieś tutaj. I wszystkie przypadki wystąpienia tej referencji muszą mieć teraz nowy adres. Potem mamy współbieżne aktualizowanie tych referencji razem z aplikacją i znowu mamy aktywną aplikację, która sobie działa. Więc bardzo fajnie pomyślany algorytm, który rozwiązuje sporo problemów. Współbieżnie ewakuuje obiekty, co jest nie lada plusem. Współbieżnie aktualizuje referencje do obiektów, co jest jeszcze większym plusem. Robi sterty różnych rozmiarów i stara się, żeby miały one podobne pauzy. Jest współbieżny i równoległy, czyli tak naprawdę, jeśli pamiętacie tę strategię na starcie, algorytmy były albo współbieżne, czyli razem z aplikacją, albo równoległe, czyli naraz rzucamy dużo wątków. Ten stara się być i taki, i taki. Do tego jest jednopokoleniowy, czyli nowe podejście do hipotezy pokoleniowej. Nie ma podziału stare, młode, tylko wszystko jest jednym pokoleniem. Pauzy są tak naprawdę głównie podyktowane rozmiarem zbioru korzeni. To czy macie dużą stertę, czy nie, nie ma znaczenia, nie będziemy całej sprzątać. Więc czy macie stertę 5 MB, okej, okay, nie pamiętam, czy mają te 5 MB, to bardziej Zetka ma takie małe sterty, ale czy macie stertę na przykład ileś tam gigabajtów, czy ileś tam terabajtów, te czasy będą względnie zbliżone. To jest nie lada. Dobre źródła. Jeżeli chcecie wejść tak naprawdę dość głęboko,
to idziemy do Shipilewa i mamy bardzo techniczne rozpisanie, co ten algorytm robi. Jeżeli chcecie wejść, tak można powiedzieć, trochę głęboko, to wiki, które jest głównie i tak pisane przez Shipilewa, z tego co pamiętam. A jeżeli chcemy popatrzeć na to tak troszkę, można powiedzieć, z wyższej perspektywy, tudzież bardziej abstrakcyjnej, bardziej przyjaznej dla dopiero wchodzących w ten temat, no to polecam artykuł o śmieciarzach na starcie, a potem o tych super szybkich śmieciarzach. Moment na Wasze pytania. Przeskakujemy. Czym się różni soft reference od strong reference? I oraklowy następny LTS to 17. 15 z tego co wiem, więc możemy się pospierać, Michale, ale chętnie powitam Twoje dane, żeby zobaczyć co, jak, gdzie, kiedy. Natomiast 15 jest też wprost wspominana na stronach wiki projektu, z tego co pamiętam, i Zetki, i Shenandoah. Soft reference od strong reference. Zupełnie uczciwie wielu Ci powie, że to nie jest dobry pomysł, żeby w ogóle się tym interesować, i wśród ludzi, którzy tak będą mówić, jest też Cliff Creek, czyli człowiek, który pisał Hotspota. Natomiast, by odpowiedzieć na to pytanie, generalnie mamy referencje, które są traktowane przez śmieciarza odpowiednio poważnie, czyli im słabsza ta referencja, tym szybciej będzie sprzątana. OK, więc 17 jest LTS-em i odwołuję, że 15 jest LTS-em. Nadal podtrzymuję, że 15 jest wspominana jako tej wersji. Używajcie, jeżeli chcecie korzystać z Shenandoah. Nie używajcie 13, nie używajcie 14, nie używajcie 12, używajcie 15. Jest to sprawdzane nawet dziś, więc tu mogę z kimś pójść na noże. Bo jestem pewien. Wracając do odpowiedzi o referencje. Generalnie jest to tak, że jeżeli chodzi o referencje, im słabsze są te referencje, czyli strong, jeśli dobrze pamiętam, następna jest soft, potem jest weak, a na końcu jest phantom, to tym szybciej będą sprzątane. Czyli na przykład jest dużo znajdziecie rozmaitych artykułów, które Wam powiedzą, że jeśli robicie jakieś tam cache, to fajnie, żebyście robili na takich referencjach, które będą sprzątane w momencie, kiedy będzie brakowało pamięci. Można się w to bawić, nie pamiętam, żeby ktokolwiek, kto się tym bawił, raportował jakieś duże sukcesy. Generalnie jest to jedna z możliwości języka, która po prostu sobie leży i nie wiem, czy w pewnym momencie nie zniknie, zwłaszcza, że jak mówię z ludźmi, którzy faktycznie weszli głęboko w kod optymalizacyjny, JIT-y i tym podobne, to oni nie mają o tym dobrego zdania, ale musiałbym więcej tutaj poczytać, bo przez ostatnie, myślę, że pół roku w ogóle nie tykałem tego tematu, tak literalnie w ogóle. No. Dobra. Nowych pytań nie ma, więc... Chyba tyle, nie. Więc przechodzimy dalej. Zetka. Kiedy szukałem, dlaczego Zetka się nazywa Zetką, trafiłem, nie musiałem daleko szukać, ponieważ byli tak uprzejmi, że nawet w najczęściej zadawanych pytaniach powiedzieli, że nie ma jakiegoś powodu, dlaczego Zetka nazywa się Zetką, i to wcale nie jest DGC, czyli The Ultimate Last, The Only Right GC, nie. Tak naprawdę możecie mówić Z albo Z, obie wymowy są całkiem w porządku. Jedyna rzecz, którą tam znalazłem, to że zaimponował im ZFS, czyli system plików, gdzie z kolei Z było od D, file system, ale na tym się właściwie skończyło. Od 11 dostępny, od 15 produkcyjny, w związku z tym możemy zapomnieć od 15 z Unlock Experimental VM Options. Można włączyć przez useZGC. By stroić, polecają, żeby skupić się na dwóch flagach, tak naprawdę na jednej. Mówią, że bardzo dobre rezultaty osiąga się w momencie, kiedy włączy się po prostu maksymalny rozmiar sterty, i to by było na tyle. I mówią, że heurystyka może sama dobrać ilość wątków współbieżnych, które ten algorytm będzie miał, żeby realizować współbieżność z aplikacją. Tak naprawdę, jak to będzie, to testy pokażą, bo podobne rzeczy na starcie słyszało się o CMS-ie, a potem się okazało, że CMS-a trzeba jednak dość dużo stroić, więc troszkę ostrożnie podchodzę do tych wszystkich rzeczy, ale jeśli popatrzycie na stronę wiki projektu, to tam jest całkiem niezła rozpiska, jakie flagi i od czego, i myślę, że strojenie tego nie będzie takie skomplikowane jak w innych przypadkach. Po pierwsze, czas pauzy nie rośnie, kiedy rośnie sterta lub ilość osiągalnych obiektów. Czyli znowu to rozmiar korzeni najwięcej nam tutaj zżera. Wieloterabajtowe sterty jak przy Shenandoah, maksymalna pauza, to jest jeden z celów tego w ogóle projektu, to jest 10 milisekund. Współbieżny z aplikacją jak CMS i utrata przepustowości aplikacji to jest maksymalnie 15%, więc to jest taki
naprawdę ambitny algorytm, jeżeli patrzeć na to, jakie cele sobie chłopaki postawili. Co jest jeszcze bardziej ciekawe, wygląda na to, że ten cel z pauzą, wszystkie testy na razie tak wskazują, został osiągnięty. Co jest też niezłe, to jest to, że jak popatrzycie sobie na porównania, to widać, że naprawdę bardzo dobrze to wygląda. To jest wysoka przepustowość, która daleko, daleko przebija algorytm pomyślany do przepustowości, czyli paralel, domyślne dla piątki, szóstki, siódemki i ósemki. Technikalia. Po pierwsze, bezpauzowo, współbieżnie wyładowuje klasy. Lepiej niż CMS. Po drugie, zwraca nieużywaną pamięć. Po trzecie, jest przebadany na stertach 8 MB do 16 TB. I ma bardzo podobne osiągi na wszystkich tych rodzajach sterty, co też jest wysoce obiecujące. Jest współbieżny, jest równoległy, jest jednopokoleniowy. Używa barier odczytu, nie ma barier zapisów, nie używa compressed OOPs, tylko używa kolorowania wskaźników. Po kolorze wskaźników decyduje, co ma zrobić w następnej kolejności. Nie tylko stara się zejść z drogi Numa, żeby Numa mogło dobrze działać, on z Numa współpracuje. Więc jeśli macie Non-Unified Memory Architecture, to ZK jest całkiem dobrą rzeczą. I ma plusa do finalizacji, ponieważ jest w stanie procesować finalizację współbieżnie. Czyli ten nieszczęsny wątek demoniczny nie będzie musiał czekać. Jest kilka źródeł. Polecam zacząć od tego, żeby... Polecam zacząć tak naprawdę od piąteczki, potem przeskoczyć na wiki projektu, a potem sobie uzupełniać. Jeżeli chcecie takie krótkie wprowadzenie, około godzinki waszego czasu, to Per Liden i Stefan Carlson, którzy tak naprawdę przewodzili całemu temu projektowi i od których mamy na przykład ten obrazek, robią taką preskę na JFocusie, gdzie opowiadają o tym, co ten algorytm potrafi. Moment na mój oddech, moment na wasze pytania. No, będziesz musiał podjąć rękawice i bronić swojego zdania. Jane Lee i Przemek Jakubczyk wyzywają cię. Czemu myślisz, że zainteresowanie Soft Quick Strong Reference jest złe? Bo nie myślę, że jest implementacji złe. Powiedziałem, tak, wspomniałeś, że zainteresowanie, a Przemek dorzuca, że LRU Cache do przechowywania bitmap w Androidzie właśnie o ten Soft Quick Reference jest oparty. Tak jest. Żeby nie było i dla, że tak powiem, sprawiedliwości dodam, że jest przynajmniej kilkanaście rozmaitych implementacji cache w różnych miejscach, które korzystają z tego mechanizmu. Przez pewien czas ten mechanizm był bardzo popularny i był uważany za tak naprawdę następcę finalizacji. Natomiast to się nie ziściło. Nie zyskał takiej adopcji, jaką mógł uzyskać i tak naprawdę patrząc po wielu moich klientach, nie jest w powszechnym użyciu. Oczywiście dodam, moi klienci to nie jest jakaś tam szeroka pula, to nie jest tak, że mam, nie wiem, wśród firm używających Java i cache 80% to moi klienci, w związku z tym bynajmniej nie próbuję tutaj wystąpić z pozycji wszystko wiem, bo nie jest to prawda, ale patrząc po rozwiązaniach do cache, one mają opcję, żeby wykorzystać to, ale nie jest to tak częste ani nie jest to zalecane. Najbardziej dla mnie argumentem, który tak naprawdę zabił dla mnie osobiście całą tą ideę, było podejście do niej Cliffa Clicka, który po prostu stwierdził, not really. I to mnie osobiście przekonało, żeby dalej w to się nie wgłębiać. Natomiast ciebie nie musi i śmiało możesz to zgłębić dalej, a Anusza Widelec coś się z tego uda wyciągnąć. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o moje jeszcze takie wrażenia z tego, kiedy się tym bawiłem, to po pierwsze, nie masz aż tak dużych efektów ze stosowania tego. Po drugie, trzeba się sporo natrudzić, żeby dobrze to wykorzystać. Swego czasu na Software Craftsmanship Kraków czytaliśmy, który wdrożył cache'a opartego na tym. I jakieś pół roku później starałem się to odnaleźć i też nie znalazłem tak naprawdę żadnych fal, to nie zrobiło. Nigdzie się też nie poniosło dalej. No, natomiast tak, znajdziecie cache, które są na tym oparte i skrótowo rzecz ujmując, takie cache działają na tej zasadzie, że wybierają sobie, które obiekty na jakich priorytetach działające będą miały które referencje, czyli czy soft, czy phantom, czy jeszcze inne i będą korzystać z tego, że odśmiecanie będzie patrzeć na to, że jeśli leci nam, miałby nam polecieć out of memory error, to wtedy zczyścimy te referencje, które są następne w kolejności. Czyli polecą nam fantomy, potem nam polecą, jeśli dobrze pamiętam, weak, potem polecą soft
albo odwrotnie, najpierw soft, a potem weak. Sprawdzicie w dokumentacji, bo ja tutaj nie chcę wam mieszać w głowie. Natomiast na samym końcu lecą nam właśnie referencje silne. Zużycie... Jeśli, tak, chcielibyście w dalszym ciągu doprecyzować to pytanie lub w jakiś sposób wejść w polemikę z Tomaszem, to zachęcamy do czatu, a przejdziemy do kolejnego pytania. Ja również bardzo chętnie przywitam wszystkie argumenty tutaj. Zużycie pytanie od Michała. CPU pamięć. No to tak, za chwilkę będzie taki URL do benchmarków. Jednym z tych benchmarków tam jest taki teścik, że właśnie bierze się prostą aplikację Hello World, odpala się ją z odpowiednimi flagami dla natywnej pamięci i dość szybko wychodzi, co ile tam zużywa. Oczywiście najmniej pamięci zużywa Epsilon, który właśnie potrzebuje tych 29 kB. Najwięcej zużywała G1. Natomiast uczciwie rzecz biorąc, to jest test syntetyczny, czyli nie jest to test, do którego bym się przywiązywał w 100%. Ponieważ jeżeli weźmiemy na przykład G1, G1 robi buchalterię per region, więc jest dosyć naturalnym opcją, żeby wyciągnąć sobie pewne rzeczy i żeby najwyżej wylądować w tym teście. Natomiast w momencie, kiedy będziemy mieć duże sterty, to może się okazać, że nie jest tak prosto, także z kolorowymi wskaźnikami Z-ki albo z Compressed OPs w Shenandoah. Więc tutaj tak naprawdę poczekałbym na więcej testów, żeby uczciwie odpowiedzieć. Natomiast na razie wygląda tak, że te algorytmy najprostsze, czyli sekwencyjny, równoległy oraz Epsilon oczywiście, zużywają najmniej, podczas gdy te nowopokoleniowe zużywają więcej. Nie potrafię powiedzieć, nie pamiętam kompletnie danych z CMS-a tutaj, ale będziesz mógł poszukać w testach wydajnościowych, które mam podlinkowane na presce. Fajne pytanie notabene. A Michał chciałby wiedzieć, na czym polega wspomniane przez Ciebie kolorowanie. Można powiedzieć, że wszystkie te wskaźniki, które są tam używane, one są konkretnych typów i w momencie, kiedy dostrzegamy, że typ nie jest taki, jaki pasuje, to robimy ifa na tym typie. To tak skrótowa odpowiedź. Na większą odpowiedź jak najchętniej odrzucę Cię do wiki projektu, która ma całą sekcję bardzo fajną poświęconą temu, która odpowie lepiej niż ja. Ewentualnie poszukaj sobie prezentacji Simona Simon Bordet, dlatego, że on bardzo fajnie zagłębił się w kod CC++owy odpowiadający za to, czego ja na przykład nie zrobiłem, więc nie chcę tutaj Cię źle skierować. Kolejne pytanie od Piotra. Dziękujemy za aktywność. Jak obsłużyć sytuację, w której garbage collector wywala błąd, na przykład out of memory? Załóżmy, że chciałby to obsłużyć biznesowo. Czy można dodać jakiś handler do takiej sytuacji? To jest ciekawe. Układam sobie odpowiedź. Daj mi tutaj momencik. To tak. Zupełnie na starcie należy wiedzieć, że w momencie, kiedy mówimy o obsłudze tego konkretnego błędu, czyli out of memory, to out of memory ma swoje warianty. Więc możesz mieć out of memory o smaczku out of heap space, możesz mieć out of memory o smaczku out of perm gain space, albo w ósemce i dalej meta. Możesz mieć out of memory unable to create native thread, albo możesz mieć out of memory dotyczące tablic. Jeśli dobrze pamiętam, tych smaczków jest 6. Tutaj też nie chciałbym... Nie przywiązuj się do tej szóstki, może być tam 5 czy 7. Kiedyś to sprawdzałem, nie dotarłem do, nie pamiętam po prostu w tym momencie, ile tam było, aczkolwiek dotarłem do całkiem dobrej dokumentacji i 6 jest taką moją odpowiedzią z pamięci. Zależnie od tego, jakiego typu masz out of memory, oczywiście obsługa będzie inna. Więc na przykład przy unable to create native thread bardzo często obsługą jest podbić kwotę. Innymi słowy, podbić ilość otwartych plików, które twoja aplikacja może obsłużyć, bo to często się pojawia przy, uwaga, uwaga, wątkach. Otwierasz kolejny wątek, albo otwierasz dużo plików, otwierasz dużo połączeń sieciowych i nagle się okazuje, że tak naprawdę wszystko to potrzebuje deskryptora plików, bo tak na przykład działa to na Linuxie i Unixie i w związku z tym twoje konto dotarło do swojego limitu. Podbijasz ten limit i nagle błąd znika. I nie musisz w tym momencie kompletnie nic robić w kodzie. Jeżeli mówimy o dużych tablicach, no to może się okazać, że jeżeli wprowadzisz sobie G1, to problem również ci zniknie, ponieważ duże tablice w tym momencie będą odpowiednio traktowane, będą lądować w obszarze dla olbrzymów.
W momencie, kiedy mówimy o permgenie albo o meta, to pytanie, co ci zżarło pamięć? Jeżeli były to na przykład stringi, to pytanie, ile ich tak naprawdę potrzebujesz? Kiedyś mieliśmy taki przypadek, że wrzuciliśmy głupi tak naprawdę błąd. Wrzuciliśmy inicjalizację pewnej zmiennej do pętli zamiast powyżej pętli. Skutek był taki, że ta zmienna sprawiła, że zainicjalizowaliśmy się wszystkie etykietki w interfejsie użytkownika z wszystkimi wartościami wszystkich języków. Byliśmy w tym momencie, obsługiwaliśmy chyba jakieś 47 języków, w związku z tym to oznaczało, że cały nasz interfejs został 47 razy załadowany do pamięci i oczywiście to były same stringi, więc natychmiast permgen po prostu skonał. Literalnie. Nie dało się tego podnieść. Podbiliśmy 4 razy, zanim stwierdziliśmy, nie, to jest ewidentny wyciek, zaczęliśmy szukać. No i w takiej sytuacji, kiedy tak się rzeczy dzieją, no to oczywiście trzeba poprawić taki błąd. Więc zależnie od tego, jaki mamy smaczek tego out of memory, to fajnie będzie. I jeśli chodzi o out of heap space, to najczęściej powiedziałbym tak. Najszybsze sprawdzenie to jest oczywiście podbicie sterty w górę. Czyli macie na przykład stertę, nie wiem, 2 giga, podbijacie na 4 i patrzycie, czy to przypadkiem pomogło, bo czasem pomaga. I w tym momencie wiadomo, że po prostu dotarliśmy do pułapu i to by było na tyle. Ale w momencie, kiedy jest sytuacja taka, że to nie pomaga, no to w tym momencie jest podejrzenie o wyciek. Jeżeli jest podejrzenie o wyciek, to natychmiast trzeba iść do logów. I tu przechodzimy do takiej odpowiedzi na Twoje pytanie. Loguj. Bardzo Cię proszę, loguj. To Ci bardzo pomoże. To pomoże Twoim kolegom, to pomoże Twoim adminom, to pomoże Ci w utrzymaniu tej aplikacji, zarządzaniu nią. Chcesz logować, chcesz mieć dane, tak naprawdę chcesz mieć dane, które możesz sobie spojrzeć nawet miesiąc temu albo 2 miesiące temu, żeby porównać, jak rzeczy wyglądały. Tak? I jeżeli będziesz miał takie dane, to będziesz mógł znacznie szybciej zobaczyć, czemu tak naprawdę ten błąd się zdarza. I teraz przechodzimy. Kurczę, to zrobi się strasznie długa odpowiedź, przepraszam za to, nie umiałem tego jakoś skrócić. Więc teraz przechodzimy do tego, że masz flagi, czyli możesz na przykład powiedzieć aplikacji, jeżeli 98% czasu aplikacji jest spędzonych na rzeczach należących do aplikacji, to jest w porządku, ale jeżeli przekraczamy te 98%, w sensie spadamy poniżej tych 98%, rzuć out of memory error. I w niektórych sytuacjach będzie to akceptowalne i to jest domyślna wartość, te 98%, 2% to jest czas, kiedy aplikacja spędza na odśmiecaniu, to leci Ci out of memory error, out of heap space. Jeżeli natomiast chcesz to podbić albo skrócić, to możesz podnieść to na odpowiednie 99% albo 97%. Znaczy podnieść na 99%, opuścić na 97%. Więc masz flagi, które możesz użyć, żeby Twoja JVM-ka startując wiedziała, jak ma to obsłużyć. Te flagi nie są natomiast zarządzalne, więc jeśli chciałbyś to zrobić bez downtime'u, to niestety się nie uda. I teraz tu dochodzą jeszcze flagi per se całego algorytmu, ale w to teraz nie wejdę, ponieważ normalnie coś takiego omawiam przez pół dnia na szkoleniach z KC, więc tutaj zrobię stop, ponieważ już i tak zrobiłem tę odpowiedź, mam wrażenie, że trochę za długą, przepraszam za to. Nie ma sprawy, na pewno nie jest za długo, myślę, że wszyscy z chęcią by słuchają, co masz na ten temat do powiedzenia. W komentarzach rozgrzana taka dyskusja na temat tych weak reference. Nie będę jej teraz cytował, więc jeżeli będziesz miał chwilę czasu, żeby się z nią zapoznać, to być może na sam koniec będziesz mógł coś od siebie dodać. Pojawiło się za to pytanie od Michała. Czy ZGC i Shenandoah nie mają problemów z ozymami? Zanim odpowiem na to pytanie, cześć Rafał, też pozdrawiam. I rozumiem, nawet wiem, że... którym Rafałem jesteś. Odnosisz się do tak tego jest, komentarza. Dokładnie tak. Więc odpozdrowiony Rafał zostaje, a my przechodzimy do pytania. Czy Zetka i Shenandoah nie mają problemów z olbrzymami? Mają. Mają problemy z olbrzymami, natomiast one są jednopokoleniowe, więc u nich też w pewien sposób ten problem jest zmitygowany. Natomiast nie mają takiej specjalnej ścieżki dla olbrzymów, jaką ma G1, w związku z tym G1 lepiej sobie z tym trochę radzi. To może być dla Ciebie zaniedbywalne, bo to tak naprawdę zależy od tego, ile tych olbrzymów masz i co z nimi robisz. Więc bywają sytuacje, że inne algorytmy też będą radzić sobie z tym w taki sposób, że generalnie będziesz skłonny to zaakceptować, w sensie dostatecznie dobra wydajność aplikacji. Więc testy, logowanie. I pytanie od Konrada. Który GC będzie najlepszy w przypadku aplikacji, które same zarządzają główną częścią swojej pamięci, na przykład Spark? Tak jest. Wow, no to tak. Kiedy mamy Sparka, który sam robi sporo przy pamięci, to
teraz pytanie, co z tym Sparkiem robimy i co tam będziesz zarządzał. Z tego co pamiętam, Spark ma swoje własne RDD, które trzyma w pamięci i dzięki temu jest taki szybki. W momencie, kiedy patrzymy na te RDD, pytanie, czy to jest pojedynczy obiekt, czy to jest tak naprawdę kolekcja wielu obiektów i czy zależy ci na tym, żeby to było traktowane jako olbrzym, czy też kompletnie nie. G1 ze Sparkiem miały całkiem niezłą synergię, natomiast kurczę pieczone, przydałoby się tutaj rzucić jakimiś danymi. I tu mam problem z odpowiedzią na to pytanie. Po prostu literalnie nie pamiętam tych danych. Trochę się zajmowałem Sparkiem, ale to było kurczę 3,5 roku temu. Niektórych algorytmów wtedy w ogóle nie było, tak naprawdę, żeby o nich poważnie porozmawiać. Powiedziałbym tak, fajnie by było coś poszukać, bo to jest specjalistyczne pytanie. Ludzie ze Sparka prawdopodobnie będą robić jakieś testy, więc to bym zaczął. Zacząłbym po prostu od poszukania u Sparkowców albo człowieka odpowiedzialnego za wydajny, żeby go zahaczyć na Twitterze albo na jakimś Gitterze tego projektu, albo poszukać ludzi, którzy używają Sparka, tak wiesz, prominentnie, na przykład chwalą się tym, robią z tego jakiś, wiesz, atut dla siebie, żeby zobaczyć, czy przypadkiem mieli jakieś retro z incydentów produkcyjnych, albo czy przypadkiem mieli jakieś w ogóle opisy, jak im się to sprawdza i czy rozważają przeskoczenie na inny algorytm. Wtedy jak rozmawiałem z człowiekiem od Sparka, bo też właśnie RDD-ki mnie zaciekawiły tutaj, to wyszło tak, że G1 dla nich brzmiała całkiem obiecująco, ale to są po prostu rozmowy, nie mam nawet jakichś danych na poparcie tego. Fajne pytanie swoją drogą. Chyba Konrad chciałby... A, też nie, to jest... Nie wiem, czy to doprecyzowanie pytania. Można ustawić sobie wielką tablicę binarną, którą Spark sam sobie zarządza. Pytanie, co z tak wielkim obiektem? No i tutaj pytanie, co do tego obiektu wrzucisz, bo on może być wielki albo nie aż tak wielki. Więc ponownie, testy, logowanie. Tu nie ma, tak naprawdę zauważycie, że dużo odpowiedzi, nie tylko moich zresztą, jeżeli chodzi o odśmiecanie pamięci, będzie sprowadzało się do tego, żeby zrobić testy. Więc od razu dorzucę wam taką jedną rzecz. Jeżeli robicie testy wydajności pod kątem właśnie odśmiecania pamięci, to na starcie musicie mieć jakąś tam linię bazową. Musicie mieć coś, co wam powie, że aplikacja generalnie zachowuje się w ten sposób. A następnie musicie wdrażać jedną zmianę na raz, robić cholerę testów, patrzeć, czy to wam osiągnęło zamierzony cel, na przykład, nie wiem, przyspieszyło aplikację o 5%, jak chcieliście, albo sprawiło, że zarządzanie pamięci przez taką czy inną bibliotekę przestało być problemem, albo sprawiło, że finalizacja przestaje wykładać wam aplikację. Cokolwiek, co tam sobie zakładacie, testujecie pod tym kątem, żeby zobaczyć, czy ten problem został zmitygowany i czy nie zapłaciliście za to, tworząc sobie inny problem, albo zwiększając inny problem, który mieliście wcześniej. I do tego potrzebujecie logów. Więc zupełnie poważnie, logowanie jest absolutną podstawą w większości tutaj odpowiedzi na większość pytań, które padły na czacie. Serio. Z tego co widzę, więcej pytań nie ma. Jeśli jeszcze ostatnie są, to piszcie teraz. A ja chciałbym Ci bardzo jeszcze będzie podsumowanie. Podziękować. Dobrze. Także... Okej, okay. W takim razie przechodzimy, wracamy do prezentacji. Jeżeli jakieś pytania jeszcze się pojawią, to jest ostatnia sekcja. Muszę powiedzieć, że macie bardzo fajne pytania i bardzo mi się podoba, że one tak lecą. Dzięki wam za nie. Numer jeden. CMS-ka. Współbieżnie oznacza, więc działa współbieżnie z aplikacją oznaczając graf. Natomiast kiedy kopiuje młodych, robi to podczas pauz, czyli pauzuje wam do kopiowania młodych i te pauzy mogą być znaczące. Nie robi kompresji starego pokolenia. To może was doprowadzić do concurrent mode failure. Wtedy seryjnie przejeżdżacie jednym wątkiem po całej stercie, co jest masakrą. To jest ten moment, kiedy macie ochotę po prostu wziąć całego CMS-a i po prostu ciepko za okno. G1, nie macie współbieżnej ewakuacji, czyli macie współbieżne zbiórki, ale nie macie współbieżnej ewakuacji, czyli przerzucania obiektów z rozmaitych regionów naraz. Coś, co ma na przykład Zetka albo Shenandoah. Macie pauzę, kiedy robicie kompresję, ale robicie kompresję, czego nie macie na przykład w CMS-ie, więc nie ugryzie was concurrent mode failure. Nie gwarantuje wam G1 czasów pauz, aczkolwiek od 12 począwszy ma takie usprawnienie, żeby przerwać zbiórkę i pójść dalej. W ten sposób te czasy pauz stają się prawie no, znacznie częściej zachowane. Nowe pokolenie algorytmów wchodzi w Java 11, więc jak przeskakujecie na Java 11, to jedziecie od razu do przodu, dostajecie kilka nowych algorytmów, którymi możecie się pobawić. Te nowe algorytmy działają równolegle i współbieżnie, czyli starają się osiągnąć naraz dwie strategie, w których stare algorytmy musiały wybierać. Są jednopokoleniowe, czyli tak naprawdę nie mają tego podziału na młode i stare, tak jak pokazywałem wam na tym pierwszym obrazeczku, tylko dla nich młode, stare się miesza i mogą robić z tym różne fajne rzeczy. To już jest wprowadzone też w G1. Słabiej u nich z przepustowością, są zdecydowanie nastawione na szybki czas odpowiedzi, są nastawione na większe sterty, na naprawdę większe sterty.
Jeżeli chodzi o wydajność, polecam Wam najlepszy wpis, który znalazłem w temacie, i to jest Jonut Balosin, możliwe, że źle wymawiam jego nazwisko, który popełnił cały zestaw benchmarków, które porównują tutaj zebrane Wam algorytmy. Ma tych benchmarków chyba coś 11 i można naprawdę dużo się dowiedzieć, jak to wyglądają. Natomiast sam Jonut mówi, żeby nie przywiązywać się, tak nie traktować tego zbyt religijnie. W sensie jego testy nie są kompletne, są syntetyczne, w związku z tym nie należy traktować ich jako absolutną wyrocznię. Dodatkowo on działał na Java 13, która wtedy była stosunkowo nowa, bo to jest 2019 rok, i w momencie, kiedy działał na Java 13, to nie miało niektórych usprawnień, które weszły, i na przykład ani Shenandoah, ani ZK nie były wtedy produkcyjne. Z versus Shenandoah, to jest też kolejne pytanie, i ono jest cokolwiek przedwczesne, w sensie usłyszycie różne odpowiedzi. Niektórzy będą zarzekać się, że ZK, niektórzy, że Shenandoah. Tak naprawdę jeden pies w tym momencie. Logujcie, testujcie, ponieważ jaka aplikacja i co ona robi? Która wersja Java? Który producent? Czy to jest Amazon, Koreto, czy to jest na przykład Alibaba, Dragon, czy to jest na przykład Ice-T, czy to jest i tak dalej, i tak dalej. ZK jest cały czas usprawniana. W 11 ZK jest uboga, w 12 jest trochę bogatsza, w 13 jeszcze. I tak naprawdę, jak popatrzycie sobie na stronę wiki poświęconą ZK, to zobaczycie, że oni z każdą wersją coś dodają do tego algorytmu. Pytanie, co ta wasza apka robi? Jak bardzo potrzebna wam jest Numa? Bo na przykład Shenandoah bardziej z tej Numie będzie trochę schodził z drogi, albo niektóre rzeczy trochę podsuwał, podczas gdy ZK z tą Numą całkiem fajnie współpracuje. Popatrzcie sobie na testy Balosina, żeby zobaczyć, jakie syntetyczne scenariusze pokazują co, jeśli chodzi o ZK i Shenandoah. Są sytuacje, kiedy ZK triumfuje, są sytuacje, kiedy Shenandoah triumfuje. No i oczywiście testujcie. CMS jest do 14, jest świetny dla okienkowców, dobry, jeżeli chodzi o reaktywność, tudzież responsywność waszej aplikacji, żeby uniknąć zamrożenia interfejsów, natomiast będzie dużo strojenia. G1, 8, 9 domyślne, regionalizacja sterty, czyli tak naprawdę pierwszy krok w stronę jednopokoleniowości, dojrzały. Eksperymentalne, Epsilon, Shenandoah, ZK. Epsilon, który tylko i wyłącznie alokuje i nic więcej, ale może wam dzięki temu bardzo pomóc w niektórych sytuacjach, albo może wam pokazać, gdzie wasza aplikacja co zeże. Shenandoah od 12, nie Oracle JDK, niskie pauzy, wiele terabajtów sterty jak najbardziej. ZK również wiele terabajtów sterty, bezwzględnie niskie pauzy, starają się poniżej 10 milisekund, niezależnie czy 8 mega, czy 16 tera. No i w niektórych wypadkach osiągają pauzy, które są 2-milisekundowe, co jest naprawdę dobrym wynikiem. No i od Java 15 dostajecie Shenandoah i ZK jako produkcyjne. Bardzo wam dziękuję. Przeciągnąłem, dorzucę. W przyszłości będę robił bezpieczną Java z niebezpiecznikiem, więc jeśli was to interesuje, zapraszam. No i oczywiście dobry moment na wasze pytania, więc zobaczmy, co jeszcze w czacie wyskoczyło. Tak, wydaje mi się, że żadnych pytań nowych już nie ma. Bardzo dużo pytań pojawiło się w tak zwanym międzyczasie, w trakcie trwania prezentacji. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania na sam koniec, to jest ostatni moment, ostatni dzwonek, żeby je zadać. Więc czekając na te pytania, ja przejdę może do takiej części troszeczkę postorganizacyjnej, postspotkaniowej. Już przesyłam na czacie link do ankiety. Bardzo serdecznie prosimy was, żebyście ją uzupełniali. Taki feedback, tak, wasze odpowiedzi są dla nas zawsze bardzo wartościowe, dla nas jako organizatorów i dla Tomasza jako prelegenta, żeby wiedział, co poprawić, a co wam się podobało, na co bardziej zwracać uwagę. Bardzo serdecznie prosimy was o to, żebyście tę ankietę uzupełniali. Ona nie jest długa, to jest tak naprawdę 90 sekund. 90 sekund na uzupełnienie tej ankiety. Patrzę, w dalszym ciągu nie widzę już pytań. Wszyscy byliście bardzo aktywni, naprawdę bardzo wam dziękujemy. Dzięki właśnie waszej aktywności to spotkanie było tak wyjątkowe i kilka razy udało wam się zagiąć Tomasza i tak, żeby musiał się naprawdę chwilę pozastanawiać nad tak dobrą odpowiedzią. Chcielibyśmy wyróżnić jedną osobę, Piotrka Jasinę, który najczęściej, nie dość, że najczęściej, bardzo często się wypowiadał, ale też chyba najczęściej dopytywał. Właśnie bardzo fajna sprawa. Uzyskał uznanie swoimi pytaniami. Piotrze, napisz do nas na maila, będzie mieli coś dla ciebie, albo licencję JetBrains, albo książkę od Decerto. Kto,
ktoś wspomniał na samym początku, faktycznie dostaliśmy dzisiaj kubki od Decerto, więc jeżeli ktoś ma na taki ochotę, to pierwsza osoba, która A, chciałaby taki kubek i B, jest z Warszawy, ponieważ no nie będziemy wysyłać tych kubków, żeby nie zginęły, ale jest gdzieś w Warszawie, gdzieś w okolicy Ochoty, ale myślę, że dogadamy się. Chce zgarnąć taki kubek, to piszcie w komentarzach. Postaramy się przekazać wam taki właśnie kubeczek. Bardzo fajny, duży kubek na podwójną, mocną kawę na piątkowy release. Więc cóż, to chyba wszystko. Jeszcze raz powtórzę, żebyście uzupełniali ankietę. Bardzo nam na tym zależy. Bardzo ci, Tomaszu, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również. Bardzo dziękuję wam wszystkim serdecznie za obecność. Jak zawsze nasze nagranie tego spotkania będzie dostępne pod tym samym linkiem na naszym kanale YouTube'owym. A was zapraszam już za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie będziemy gościć Krzysztofa Borkowskiego z taką prezentacją pod tytułem Architektura mechanizmu wykrywania problemów w działaniu aplikacji, czyli zmieniamy troszeczkę z takich bardzo niskopoziomowych problemów, jak ostatnio prezentacja o profilingu czy dzisiejszych garbage kolektorach. Już niedługo pojawi się wydarzenie na meetupie, tam nas śledźcie, tak samo jak na naszych wszystkich mediach społecznościowych. No i cóż, w dalszym ciągu chyba nie pojawiły się już te ostatnie pytania, więc dziękujemy bardzo serdecznie i życzymy wam wszystkim miłego, późnego wieczoru. Dobranoc Państwu. Na razie.